Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę w zmienionym składzie niż zwykle, ze względu na to, że od dawna przygotowałem się, przenieść swoje mistrzowanie na jednego z naszych graczy. Stwierdziłem, że ogolę się tak samo jak on i jeszcze brakuje tylko książek z tyłu, ale oddaję głos naszemu nowemu mistrzowi. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy są z nami na YouTubie i ci, którzy oglądają tę sesję na żywo. Witam moich graczy. Zacznę od naszego byłego mistrza gry. Witam ciebie, Olgierd. A, cześć, co tam? W porządku. Witam również nasze piękne graczki. Witam ciebie, Ama. Witam ciebie, Suseł. Witam. Hello. I również witam ciebie serdecznie, Kadrin. Hello. Jak już wiecie, widzicie, gramy w Baldur's Gate, wstąpienie do Avernusa. Robocza nazwa była Olgierdusa, ale niestety nazwa będzie musiała ulec zmianie, ponieważ już Olgierdus nie prowadzi, będzie Kubernus. Zapraszam wszystkich serdecznie na karczmę Baniaka, gdzie link można zobaczyć w opisie na dole. Również zapraszam do subskrybowania, do lajkowania Instagrama Olgierda. Nazwa to jest Olgierd, zamiast E jest 3 podłoga RPG. Zapraszam również do komentowania, subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Jak to Olgierd miał w zwyczaju, zrobił to tym razem na jego Instagramie. Było głosowanie na gracza, który zasługuje na inspirację. Więc poproszę Olgierd, żebyś zdradził nam rąbka tajemnicy, kto tym razem wygrał tą inspirację. Tak, już ostatni raz. Przykro mi, widzowie, ale no, zmiany, jak to się mówi. Już wam mówię, tym razem wygrał Grimm. Gratulacje, wow, brawo. Grimm zapił sobie inspirację. Mogę przekazać moją obecną inspirację komuś i tą wziąć, albo tą przekazać komuś, kto nie ma? Ja, oczywiście, że możesz. O, przekazuję. Nie wiem, kto tam chciałby, że tak powiem. No to bierz. Razem z Otkiem wypiłaś inspirację. Tak. Olgierd, czy ty jako swój ostatni obowiązek liczyłeś ostatnie głosy na magiczny przedmiot? No. Tak, ale zdradzę to dopiero później naszym graczom. Dobrze. W takim razie tego się nie dowiecie. Tego dowiemy się my kiedyś, później. Kończą ten grinchowy wstęp. Musiałem zrobić to tak, jak Olgierd robił w ramach... Oczywiście chciałbym tylko zaznaczyć, że średnio się to wyszło. Wiesz, jakbyśmy mogli jednak wrócić do poprzedniego, kiedy ja mistrzowałem... Nie, Olgierd, za późno, już mam scenariusz przygotowany, przeczytałem wszystko, więc... Wiesz, no ja pamiętam, że się omawialiśmy tą kasę, ale jakbyśmy mogli jednak cofnąć, to nie wiem, jakbyś tak gorzej się czuję w tej roli. Fenris to taka postać, nie wiem co, taki munchkin to wymyślił, ja nie rozumiem. No dobra, niech ci będzie, ale hejs tak się należy. Słucham? Ale hejs tak się należy. To w naturze. Może być w naturze. Dobra, pogadamy tak potem. Zapraszam na intro, pa. Cześć, pa pa. Okej. Okay. Mi proste. Ja przepraszam, ale Huby, który zrobił wstęp, to ja miałem taki kurwa Eminem, nie? I witam! Reja przytrzymuje cię, Amala, przy ścianie, z mieczem przy twojej gardzieli. Widzisz w niej gasnący taką wściekłość. Widzisz, że ona sama trochę nie widzi, nie rozumie, co się dzieje. Odsuwa od ciebie ten miecz. W tym momencie czuję miecz na plecach, na karku, od tyłu, od Liriel. Okej. Okay. Jeden z Suzek, ona zobaczyła, co ona zrobiła z Amalą. Bo jesteśmy już poza jakby inicjatywą. Tak, dobra. Tak. Ona wypuszcza ten miecz z dłoni. Jezu, nic ci nie jest? Nie, wszystko dobrze. Ja tak, wiesz, delikatnie za ramię próbuję to złapać. Żeby ją tak trochę poklepać po tym pancerzu. A u ciebie wszystko dobrze? Widzisz, że jest cała zbryzgana krwią. Zresztą ty też. Wciąż w powietrzu unosi się taki zapach krwi, żelaza. Smak żelaza właściwie na waszych językach.
cała sala, na szczęście nie ta, ale ta obok, jest zalana krwią i posoką diabelstw. No nie jesteście w najlepszej formie, jeżeli chodzi o wygląd na pewno. Gdzieś się tu przerzucam. I tak rozmazuję trochę tam z policzka tą krew i tak, bo wyglądasz całkiem nieźle. Co to było, Reja? I tak opuszczam ten mierzywalny. Nie wiem. Się kurwa lepiej szybko dowiedz. Ja w tej krwi to mogłam wyglądać jak ci kultyści. Szczególnie z tą buławą z księżycem, tak? Z fazami księżyca. Przepraszam, nie wiem co we mnie wstąpiło. Zbierz się w sobie. To jeszcze chyba nie koniec. Wracam do środka i chcę się rozejrzeć po tym całym pomieszczeniu jak coś. Jakby sobie nie widziałem tego, co do końca tam się stało, bo odchodziłem i jakby ja chciałem wrócić tutaj do Vantampur i ją przeszukać, poszukać, czy ona ma jakieś zapiski, jakieś notatki, klucze, cokolwiek. I tylko do... Oczywiście właśnie do... Tak, do Fiska. A ty gdzie spierdalałeś? Ty widziałeś, jak ile mnie goniło w pewnym momencie? Myślę, a widziałeś, że to, z iloma ja walczyłem? Myślę, że tym łukiem... Masz coś do mojego łuku? Wątpliwe masz jako... Masz coś do mojego łuku? Swoim normalnie trafiam. To jest najlepszy łuk, jaki miałeś w ręce. Najlepszy twój łuk, jaki miałem w ręce. Innego nie będziesz miał. No, bo gorszych pewnie już nie ma. Coś ci powiedział? Oj, tam kto się dąsa, ten się... wiesz co. No i co tam za... Ja nie wiem. Szukuję, sprawdzam. Dobra, rzuć sobie na percepcję. A nie mogę na investigation, bo ją przeszukuję. Ja bym chciał tam wejść za Fiskiem, podążyć za Fiskiem. I... Fisk, to tutaj widziałeś Taviusa? To on... ja byłem w celi, jak go widziałem. Raz go widziałem, jak byłem poza celą, ale wtedy mnie odprowadzali do celi. To było w korytarzu. Cholera. Może być śledztwo? Okay. Nie. 16. Nie było to trudne, ale znalazłeś klucze za pazuchą księżnej. Taki właściwie jeden duży klucz. I parę mniejszych. O! A, ciężko było... Co? Aha, powiedziałeś o. Ciężko było powiedzieć to w trakcie walki, przez to, jakie było zamieszanie, ale jak wychodziłeś razem z Fiskiem, to w tej głównej sali, pomiędzy tymi świecami i na tym takim piedestale, jest wielki pomnik Zariel. Tak przynajmniej wygląda opis tego pomniku, jak taki cokół, w sensie jest tam zaznaczone, że jest to Zariel. Pierwsza tego imienia księżna dziewiątego poziomu piekielnego. Jej oczy żarzyły się takim czerwonym światłem, które rozświetlało właściwie najbardziej całą tą salę. To jeszcze z takich rzeczy, których nie zdążyłem wpleść w walkę niestety, za co przepraszam. Jeszcze patrzę, czy ma coś księżna. Dwa klucze w sumie. I widzisz przed sobą, przed nią, bo ona już nie ma oprócz jakichś ubrań prostych i jakiegoś naszyjnika, to nie ma za dużo na sobie. Jeszcze mogę w sumie wam pokazać, bo też nie zdążyłem tego zrobić w trakcie sesji. Nie, chyba nie. Natomiast... coś chciałem jeszcze powiedzieć, że ten ołtarz, który masz przed sobą, do którego ona się modliła, jak weszliście do sali, kiedy rozpoczęła się walka, to jest czarny ołtarz,
który na twoje oko jest wykonany całkowicie z obsydianu. Na jego szczycie wydobywa się wysoki na około 23 cm, może 25, płomień w kształcie anioła, otoczony wyrytymi w kamieniu, ułożonymi w okrąg małymi piekielnymi runami. Płomienie oczywiście przypominają tą samą rzeźbę, którą widziałeś w sali obok. Mhm. Dobra, tak. I ten obraz patrzy na ciebie tak niespokojnie. Nie rusza się oczywiście, nic nie mówi, ale... O! Myślicie, że to może być do skarbca? I tak pokazuje ten klucz. Fisk tak patrzy przez ramię. Czy się głupio pytasz? Oczywiście, że jest do skarbca. Wiesz co, są pytania retoryczne? Pierwsze słyszę. Tak właśnie myślałem i chowam ten klucz. Co robisz? Myślałem. To, czego ty nie robisz. Czego ja nie robię? Tak, mam cię. Wielkie umysły myślą to samo. Nie co robią? Aj, możemy tak w kółko. Weź pozbieraj te strzały. Do mnie mówisz? Zaglądam się tak dookoła. No, on też do siebie. O, Grim, to chyba do ciebie. Nie? Chyba nie. A, okej. Okay. No dobra. To dajcie mi sekundę. Ale chętnie ci potowarzyszę i idę zbierać bełty. A ja w tym czasie się przyglądam temu ogniu, tym runom i tak dalej. Okej, okay. Chciałbym, żebyś rzucił na arkanę, a w międzyczasie powiedzcie, co robić dziewczyny. No ja czekam, aż Lilia odejdzie od nas tak naprawdę i biorę rękę. No ja już tak... weszłam do środka, nie do tego dużego pomieszczenia, bo chcę je przejrzeć. No ja tak biorę rękę pomału, jakby ciągnę za sobą też do tego głównego pomieszczenia, ale tak się nachylam do niej, żeby nikt tam nie słyszał, co mówimy. I tak, Reja, ale możesz powiedzieć, co się stało. Mi możesz. Nigdy nie widziałam, żebyś tak... Wiem. Była taka gwałtowna. Nie, to... To chyba ta cała atmosfera i to, co się tu dzieje. Przepraszam cię, po prostu byłam w amoku i chciałam brnąć do przodu i do przodu i do przodu. Ciąć za każdym ciosem, po prostu powalając kolejnych, którzy... Nie wiem, co by mi wstąpiło, przepraszam. Wiesz, nas dwóch to zazwyczaj ja raczej działam w ten sposób, a nie ty. W sensie tak. Wiem. Nie wiem, co się stało. Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie chcę. Muszę to sobie poukładać w głowie. Dobry. Gdybym mogła jakoś ci pomóc, to mów, dobra? Tak, oczywiście powiedziałbym ci, gdyby coś... Wiem. Tak. Dobra, tam klepię po ramieniu jeszcze i idę do tych drzwi, które odsłoniłam za pozasłoną. Zanim odejdziesz, chciałbym, żebyś rzuciła sobie na insight. Aha! 24. Jest coś w niej... bardzo oczywistego z twojej perspektywy. Coś, co ona ukrywa. Ciężko ci powiedzieć, co dokładnie, ale czułaś ten moment, kiedy już prawie powiedziała, ale zawahała się i powstrzymała w ostatnim momencie. I po prostu zwróciła rozmowę w inną stronę. Ciężko powiedzieć, o co chodzi, ale coś na pewno leży na jej sercu. Ja jeszcze tak, wiesz, tak klepiąc ją po tym ramieniu, czy tam po przedramieniu, tak jeszcze ściskam ją mocniej, w tej rękawicy mojej zresztą. I tak mówię, Reja, pamiętaj, że mi możesz powiedzieć wszystko. Okej, okay. Rzuć sobie na perswazję. To jest ciężki test, od razu mówię. 19. Ona widzisz, że spojrzała na ciebie. Oczy miała zeszklone i kiedy to powiedziałaś, tylko odwróciła wzrok. Tak, tak. Dobra, to zostawiam ją w takim razie. I tak jeszcze patrząc trochę za siebie, idę do tych drzwi, które odkryłam ze słowa. Reja, kątem oka zauważyłaś, że klęka przed swoim mieczem, który upuściła. Próbuje go wyłowić ze ścieku.
no widzisz smutek na jej twarzy, wymalowany smutek na jej twarzy. I miał czącego kota przy kamerze. Hator, do nogi. Gdzie to jest? Chodź stąd. Czujesz chwilę, Rej nie ma i proszę sobie iść. Na czym my to? Okej. Okay. Podążasz w takim razie trochę wolniej, ale za Liriel. Liriel, co ty robisz? Ja tą dużą salę chcę ogarnąć, bo tu jest jakiś ołtarz czy coś takiego? Oj tak, jest duży ołtarz takiej rozskrzydlonej postaci, łysej. Zamiast ręki ma zawieszony na takim, ma uciętą rękę w połowie i zamiast tej dłoni, czy tam części ręki, przedramienia, ma przymocowany taki długi, to nie jest kiścień, ale taką maczugę, tak jakby na łańcuchu, nie? Oprócz tego w dłoni dzierży młot. Jej nogi są pokryte, są takie właściwie takie wydłużonymi pazurami, jakieś takie harpi, skrzydła grują nad nią i widzisz w niej taki piekielny wzrok, który się jarzy jakimś światłem ze środka statuły. Czekaj, co się co z tego środka statuły? Jej oczy jarzą i widzisz, że to światło dochodzi ze środka statuły. Dobra. Coś jeszcze na tej sali jest takiego dziwnego? W sensie, bo wpierw ona tak, wiesz, od ogółu do szczegółu, nie? Rzuć sobie na percepcję, jak to tutaj się rozglądasz. Kurwa, jeden. Wyjątkowo jesteś, znaczy 11 w sumie, nie? Ale wyjątkowo jesteś rozkojarzona tym, chyba tym, tym, co się przed chwilą wydarzyło. Jest wkurwiona na reję. Wiesz, Amala. Więc jak nic nie widzę, to idę, wiesz co, bardziej ten, tą postać, zilustrować ten ołtarz, przejrzeć to wszystko uważnie i poszlupać tam przy nim. Okej. Okay. Rzuć sobie ponownie, na, tylko tym razem na investigation, natomiast to będzie trudny test. 11. Mhm. Bardzo dobrze ci idzie. To są chyba te piekielne jedenastki od Grima. Natomiast, no niestety, oprócz tego, co już powiedziałem, to więcej się dzieje. Ale śmiesznie, bo miała jedynkę plus 10 na percepcję i w drugim 10 plus 1. Kurwa, wszystko twoja wina, Grim, weź to z powrotem, ja tego nie chcę. Nie, ja rzucam dwa razy tą samą wartość na kości. Ty weszłaś na nowy level. To dzięki. Od razu mi lepiej. Dobra, wracamy w takim razie do chłopaków. Co robicie? A, ty 14 to tylko. Wiesz co? Te piekielne runy... ty rozumiesz ten język, więc jeszcze chciałbym, żebyś dorzucił. Ale dorzucił czy... W sensie z ułatwieniem rzucił tak naprawdę. Czyli dorzucił jeszcze jedną. 16. 16. Wiesz co? Jest to runa, która... w wolnym tłumaczeniu jest po prostu przekaźnikiem. Przekaźnikiem myśli, to jest tak mniej więcej napisane. To tam oczywiście te błędy w tłumaczeniu gdzieś tam możesz sobie odjąć, ciężko też dobrać te same słowa. Natomiast z tego co rozumiesz, to chodzi o to, że to ma przekazywać gdzieś coś. Czy ja wiem jak... Czy to można po prostu jakoś rozwalić, zniszczyć w sposób? Wiesz, że jeżeli przerwiesz te runy, to cokolwiek to spaja, to, to magiczną energię to się rozleci. Mhm. I to jest przekaźnik myśli w obie strony? Nie wiesz. Dobra. Dobra, ty się zastanów. A rozumiem, że Grim i Fisk tam zbierają sobie bełty i strzały pomiędzy. No tak, tak. Ja ewentualnie mogę też się rozglądać po pomieszczeniu, tak ogólnie, bo tu była Vantampur, gdzieś musi być też niedaleko Tavius i tak rozglądam się po pomieszczeniu, czy, okay. Czy nie ma tutaj jakiegoś ukrytego przejścia, czy coś takiego, zbierając okay, bełty. Prosiłbym cię, żebyś rzucił na investigation, tak? W takim razie w międzyczasie tam rozglądasz.
dotykasz ścian, innych rzeczy, żeby sprawdzić, czy nie skrywają jakiś tajemnic przed tobą, ale wygląda też, że to zwykłe po prostu pomieszczenie. Bełty mnie tak pochłaniają, że... Ja w takim razie zamazuję tą runę, żeby jednak... Wiesz co, one są wyżłobione, więc musiałbyś uderzyć w to, żeby to jakoś tam... Wyciągam sztylet i po prostu, wiesz, próbuję przerwać, w sensie kawałek, żeby to... Dobra, zaczynasz żłobić po prostu w tym momencie. Na tyle, żeby to po prostu przerwać, nie jakoś... Rozumiem. Zajęło ci trochę czasu, kiedy w końcu poczułeś, jak ustępuje przed tobą ta lita skała z lawy zaschniętej. W każdym razie ustępuje. I kamień odłupuje się z takim dosyć głośnym szczęknięciem, kiedy sztylet ześlizgnął się wreszcie w tym miejscu, w którym naciskałeś na niego. I w tym momencie czujesz, jak energia rozlatuje się. Cały ten obraz znika z głośnym takim... A kamień w tym momencie pęka na twoich oczach na dwie części, rozlatując się z głośnym hukiem padając na tych nogach, jakby po prostu opadając lewo-prawo. Wy oczywiście to słyszycie w sali obok. Fisk tylko wychyla się za drzwi. No nie, jeśli to było warte. Twoje życie. A, czyli bezwartościowe. Słusznie. Czy ja cię taki... tam, czy trzeba kogoś uleczyć? Ja wychodzę taki uzadowolony. Klepię go po ramieniu. Tak, tak. Znaczy Fisk patrzy tak na ciebie. Na Liriel. Wychyla się do ciebie. Czy ona się dobrze czuje? Bardzo dobrze się czuje. Zwykle nie żartowała. Bardzo dobrze się czuje. I podchodzę do Liriel, żeby zobaczyć, w jakim ona jest stanie, bo ona w pewnym momencie chyba walki, jeśli dobrze pamiętam, leżała. No, jest dosyć mocno poszargana, w sensie poszarpana, jej szaty są tutaj porozrywane, widzisz jakieś rany. I ona stoi przy tym posągu, czy gdzieś się kręci? Tak, widzisz, że... Tak rozglądasz przy tym posągu lewo-prawo, jakby czegoś szukając, ale tak w pewnym momencie widzisz w jego oczach takie zrezygnowanie. Ja do niej podchodzę, chwytam ją tak za ramiona, tak oglądam z każdej strony. Ty kurwa co, coś tak gapisz, ojca poznałaś? Jeżeli to byłby mój ojciec, to byłby bardzo ładny, ale nie. Patrzę, czy żyjesz, nic ci nie jest i nie, rzucam... Nie, kurwa, umarłam w tym i rzucam momencie. Cure Wounds w tym czasie na nią. Z pierścienia. Nie, bo nikt oprócz Amali chyba nie padł w trakcie walki, nie? Za 9. Jeżeli dobrze pamiętam. Za ile? Nie. 9. Zamiast mną obracać, jak nie wiem, czy baletnica to byś... w tańcu? Kurwa. Ach, weź to ogarnij, co to kurwa jest. I tak się zastanawiam. Zastępiłem się nad tym. Mogę sobie rzucić na Arkana? Poprosiłbym na investigation prędzej. Ja tam dalej sznupię przy tym, próbując 20. jednak coś znaleźć. I tak popatrzyłeś przy tym posągu i tak popukałeś przy jej głowie, popukałeś trochę niżej i tak nagle zacząłeś popupkiwać ją po prostu z lewo, prawo, tył, przód. I słyszysz takie w pewnym momencie takie puste miejsca. Jakby coś tam, jakby ta rzeźba nie była taka cała jednolita, nie? Okej. Okay. Widzę, że tam jakieś da się to otworzyć, czy coś? Nie. Otworzyć nie, ale jakbyś mocniej walnął. Rozglądam. Kto wie. Rozglądam się tak bez słowa i szukam, czy leży tu jakaś buława, czy jakiś... coś większego takiego. Też widzisz dużo sejmitarów, sztyletów i... Ale masz świeczniki do stosowania. Podchodzę do tego świecznika. Całkiem takie mosiężne, spore. Podchodzę do tego świecznika i robię taki zamach prosto w ten bok tej tam, gdzie był ten... Okej, proszę na atletykę albo na save, po prostu siłę, jeżeli to ma znaczenie. Nie ma znaczenia. Wiesz co, ja nie chcę się wygłupiać, ja z inspiracji to przerzucę. To widziałem takie... TONG! 17. O! Okej. Fenix chce wyjść na bardziej kompetentnego niż jest. Ja się
silniejszego. To jest na obrażenia. Jaki świecznik zadaje obrażenia? 1d4? Jak broń improwizowana, czyli po prostu jakbyś spięć. Nie, improwizowana ma d4. W przypadku. Tak, ale nie masz proficiency. A, d4. No dobra, no d4. Festiwal cudownych min teraz. 4. 4. I tak słyszycie na takie... Ping! Ten świecznik zaczął wibrować po prostu. Ale widzisz, że ukruszyło się sporo i widzicie prześwit w jednej z części tej posągu, którego zaczęło lecieć światło. Co ty odpierdalasz najlepszego? Odsuń się. Jeszcze raz robię zabaw. Ja tak przed tym świecznikiem. 13? Okej, ześlizgnęło się tym razem. Uderzyłeś w ścianę. Dobra, daj to. Nie! Jest dziura. Wkładam tam ten rapier, który mam i próbuję jakby odgiąć go. Prosto rozszerzyć, no. Dobra. To z ułatwieniem teraz na trafię. Ale mogę... Po prostu okay. Rapiera. Tak, tak, zrobię. 26. Okej. Okay. Proszę na wrażenie. Kurwa. 10. Chyba, że Radiant coś też robi. Tak, oczywiście. Fenris pogrąca pomnik, kurwa, wpierw tamten, teraz ten. I w tym momencie widzisz, że Iris zaczyna tak delikatnie się uśmiechać, jakby już miała coś powiedzieć. W tym momencie po prostu ten pomnik rozkruszasz na tyle, że możesz włożyć do niego dłoń. I tak zaglądasz tam do środka i widzisz, że w środku jest buława, która świeci. Wyciągam ją, przyglądam jej się. O nie, teraz się kurwa przez miesiąc nie zamknie. To jest taka ciężka, czarna jak smoła buława, która błyszczy takim czerwonawym światłem ze swojej jakby tej górnej części. Nie jest tak delikatna i elegancka jak ta Amali, ale czujesz, że jest dobrze wyważona, dobrze zrobiona. Całkiem nieźle leży w dłoni. Zdrówko. No, ja tym nie umiem się posługiwać. Znam jedną osobę, która umie się posługiwać buławą i stoi tam. Ale jej dawanie buławy źle się ostatnio skończyło. To nie była buława! Ani słowa na ten temat, okej? Okay? Ani słowa. Słyszałam. I na temat buławy. Amala, chodź tu! Czekaj, co drzwi! Zaraz. A my mamy buławę! Idę. Zaraz! Wskazuje na jakąś... I ona mówiąc o drzwi, wskazuje na jakąś zasłonkę jakby w korytarzu, w tym sali. Tak. Pod nosem. Kurwa, trzecią pojebał, co tu się dzieje? No ale... Ach, dobra. Pokaż. I sprawdź te drzwi. Już idę. Co do ci... was. Buława. Buława to buława. Ja idę do tych drzwi, do tej zasłonki, kurde. Wymiana. Wyrywasz tą zasłonkę. No i poproszę cię na złotwienie tym razem na investigation. Ja? Na percepcję, przepraszam. Mhm. A jak ona tak odeszła ode mnie i widzę, że Mala idzie, to siadam sobie, odchodzę kawałek, siadam, kładę sobie tą buławę na kolanach i wyciągam księgę zaklęć. I nią kartkuję. Okay. I rzucam jakby co, identyfikację. I w międzyczasie tylko ktoś, kto obserwuje Liriel, nie wiem kto to jest, nieważne, widzi jak podchodzi do tej... Okej, okay, podchodzi do ściany i nagle chwyta tak dosyć ukrytą klamkę. I tylko takie... To są to drzwi. A. Grimm są kurwa w szoku, nie? Drzwi. Tak patrzę na Grima. Drzwi. Mówiłam. Drzwi? Drzwi. Patrz. Ona mówiła. I tylko tak fisk się wychyla. A, mówiłem wam, że to są drzwi. Nie, to ja mówiłam, że to są drzwi. Tam. Naciskam kurwa tą klamkę, bo się mnie rozniesie. Pokaż tą buławę. Dobra. Ja do kręgu odganiam i dalej. No i. Inkantuję. Na co mnie wołali? Nie wiem, idę do drzwi. No tutaj, mistrz gry, wracamy do tematu, jak zrobić magiczne przejścia, które się da odsunąć. Tak to wygląda.
I na samym końcu tego korytarza, jak wchodzicie do niego do środka, drabina. Widzicie drabinę, która prowadzi w górę oczywiście. Pokażesz mi tam też? Myślisz, że tajne wyjście? No Fisk coś tam przebąkiwał o tym. No on głównie brzęczy. Czy tam nie miało być jakieś wyjście do tajni? Tak. Jakimś cudem Fisk stoi obok ciebie, Amala? Dokładnie. Mówiłeś. No w razie czego mamy wyjść awaryjne. Tak jak mówię. Dobra, sprawdźmy co to jeszcze jest. Znaczy te kanały są dosyć obszerne, to my jakby jesteśmy tak w jednej... piątej? Wiem, jeszcze skarbiec. Miejmy nadzieję, że pozostałe metodycznie. 4 piąte to skarbiec. Nie no jasne, jakbyśmy mieli uciekać to tędy. Tak myślę, że to w ogóle była taka ewakuacja dla kogoś, kto tu był. Tylko wjechaliście w nich jak... Mandrigora w skarby. Czego nie można powiedzieć o tobie? Ja byłem waszym wsparciem nie dość, że mentalnym i na tym się skupiłem, to fizycznie. Dlatego cię nie było przez pół. Ile kółek zrobiłeś wkoło tego pomieszczenia? Tyle, że myślę, że na następnej walce będę znacznie bardziej przygotowany. Musiałem po prostu te stare kości rozruszać. Powiem ci, że kondycję to masz niezłą, co jak co, ale... Naprawdę. Spierdalasz bardzo takie szybko. Takie dla Sylwiry robiły. O, nie tylko to robię szybko. Ej, no co mówisz? Pamiętajcie, że jeszcze Tavius tu może być. No i nie zapominajmy o Ameriku. O tej dziwnej, tym dziwnym pakunku i chuj wie co jeszcze tu będzie nas czekać. Znaczy, jak dla mnie, to możemy wychodzić, ale jak wy chcecie chodzić, to... To ty będziesz spierdalał. Zbyt nieco wam pomogę. Nie, no pomogę wam już, nie jestem taki. Ja. Zresztą, macie kostkę, a to chciałbym z wami doprowadzić do Sylwiry. Tarcza będzie pewnie w skarbcu. Tarcza? Taka tarcza. Tarczowata. Ty masz na plecach jedną. To jakaś inna tarcza? To ma sens, że jej szukasz w takim razie. A po co ci druga tarcza, skoro masz już jedną? Jakby tak średnio się walczy z dwoma tarczami w dłoniach. Ja nie wiem, kiedyś próbowałem, myślałem, że okej, mam jedną, czuję się bardziej opancerzony, wezmę drugą, ale to tak nie działa. Nie, bo tamta tarcza to z innych powodów po prostu, bo no. Po prostu chcę pierdolność na ścianę jak obrazem. Widać jak się Amala gryzie w język po prostu, powiedzieć nie za dużo. Nie za dużo chciałbyś wiedzieć. No. Ja? Wiedzieć? Za dużo? No. Znaczy, Grim, mam wrażenie, że mam taką pewną nutkę porozumienia, jeżeli chodzi o to, kim jesteśmy, jak zachowujemy się i walczymy. Podejrzewam, zresztą wyglądasz na sprytnego gościa, że również uważasz, że informacja to jest waluta, więc... Nie da się za dużo. Wiesz co, do strzelania z łuku ci ten, chyba buzia niepotrzebna, więc możemy wrócić do tej chusty, którą miałeś przewiązaną Jezu, przez... Mam wrażenie, że trochę chłopaki! Dlaczego? Grim coś... Powiedzmy tak, jak będziesz miał coś do powiedzenia o Taviusie, to wtedy możesz mówić. A jak nie masz nic do powiedzenia o Taviusie, to... To nie rozmawiajmy. Okej, okay, to w sumie to ciekawe, że to powiedziałeś, bo Sylwira mi wspominała wiele rzeczy o Taviusie. Zamieniam się w słuch. Widzisz? Jednak chcesz mnie słuchać. To bardzo miłe uczucie. Nie żartowałem, naprawdę powiedziała parę rzeczy o Taviusie w swoim życiu. Na przykład to, że, uwaga, uwaga, może być to szoker, znaczy zaskakujące dla was. W każdym razie Tavius przyzwał towarzysza z piekielnych odmętów, nie wcale od Torma Wielkiego Wiekuistego. Tak, tak przynajmniej podejrzewam. No dobra. A powiesz nam czegoś, czego nie wiemy? Tak, że kiedyś nad tą całą intrygą pracował z nim pewien czarodziej, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Cudownie, jak będziesz miał dzieci, będziesz mógł im to opowiadać na dobranoc. Tak.
Szyzyfira twierdzi, że wysłał na niego zabójców, ale nigdy nie znalazł jego ciała, więc... Dobra, chodźmy już może, co? I podobno Tajus go wysłał, tych zabójców. To też nie jest potwierdzone. A macie coś, co jest potwierdzone, czy tak... No właśnie, z tymi potwierdzeniami jest trochę gorzej, nie? Jak ciało znika nagle i syn, którego ten czarodziej miał, też znika. I nawet ani jednego, ani drugiego nie można znaleźć. Isk! To jest dziwne, nie? Wracamy chyba do tej pierwszej wersji. Wolałem cię, jak miałeś zasłonięte usta. Przecież mówiłem o Tawiusie, tak jak chciałeś. No nie, zboczyłeś na jakieś dziwne tematy. Ja się rozglądam za Reją w tym momencie. Reja, widzicie, że stoi w tym samym miejscu, w którym stała, tylko z mieczem w dłoniach i patrzy na niego tempo. Byśmy stali Lirksem chwilę poobserwować, co tam się... Nic nie mówi, nie drga, tylko widzisz, jakie spojrzenie jest po prostu wklejone w klingę, która jest cała pokryta wiusze. Ona klęczy delikatnie, jakby bo ona wcześniej go wyławiała z tego. Jak go wyławiała, to po prostu klęknęła przy ścianie. Nic nie mówi, nie rusza się. Oddycha na pewno, ale nic poza tym. Nic nie mówi, też w sensie nie widzisz ruszających się ust, które mogłybyś przeczytać, tak? Chodźmy. Okej. Okay. Gdzie idziemy? Ja wiem, gdzie możemy iść. Mamy jeszcze parę sal. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Henry, skończyłeś? Sześć co najmniej. Siedem. To zacznijmy od skarbca. Osiem. Zerkam na Fenrisa, czy on skończył. Może siedem. Ja widzicie, że... A, on ten coś sobie inkantuje. No, mogło już to zająć 5 minut. Więc, jeżeli już rzucałeś identyfikację, tak jak myślałem... Tak, mówiła, że identyfikacja. A, to nie wiem, jakoś mnie to wybiło. W każdym razie jest to magiczna buława, która potrafi rozświetlić się na zawołanie, podobnie jak twój rabie, ale nie jest już zrobiona z magicznej kości smoka. Natomiast faktycznie jest zaklęta w niej energia magiczna, co pozwala lepiej przebijać pancerz wrogów, nawet ten magiczny. Ma jeszcze jakieś właściwości, czy tylko to, że się rozświetla i... Mówiąc mechanicznie, jest się rozświetla i ma plusy. Okej. Okay. Ja wstaję, składam książkę, chowam ją, jakby przypinam gdzieś do pasa, ja trochę tak widzę, że ona gdzieś tam wisi. A, no i ten oczywiście to światło, które z tego posągu, to od buławy, ale to myślę, że się domyśliliście. Trzymaj. Nie jest przeklęta? Nie. Na pewno? Nie. Już nie mam zaufania. No więc... Zaczynaj. Jak się skupisz, to by zacznie świecić. Jak mi rapier i go pocieram. Świecę w buławu. A ona cały czas świeci, bo nie wiesz jeszcze, jak ją wyłączyć, ale... No i przekazuję jej jak. Nie działa pewnie. Wiesz co, niestety musi się przyzwyczaić, żeby potrafić wypowiedzieć te słowa. Nie działa. Musisz naprawdę się zestroić z tą buławą? Wyłącz. W sumie to nie, masz rację. Może się zastanawiałem. Powiedziałeś wyłącz i się wyłączyłeś. Dobra, może coś z tego będzie. Ja wygaszam swój rapier też, chowam. Jakby tutaj dodać sobie zdobienia, księżyc. Ty sobie dopisz Amala do karty, w takim razie buławę z... Montaż. 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 Akurat nie montaż, the fuck? Plus jeden. Montaż. Albo znajdź sobie po prostu buławę plus jeden i dopisz do niej, że ma właściwości montaż, czyli się rozświetla na... Jak była buława? Mace? Mace chyba, nie? Jak masz? No result. Grim tam rozdrażniony ewidentnie po słowach a wychodzi na zewnątrz już i powoli... Ej, Grim, ale czekaj! Zaczyna... Czekaj, Grim, czekaj. On... Obrad.
prostu. W sensie ja leżę za nim. Ty rozumiem, że się na południe kieruje. Nie musicie się przesuwać na tokenach, a tylko powiedzcie, ty się przesuwasz na południe. Na lewo po prostu. Na południe i w lewo, dobrze, to cię przesuwam. Nie wypadną za nim. Okej. Fisk troszkę za wami, ale nic nie mówiąc. Grim, czekaj! No, co jest? Ej, co ci jest? Nic, idę szukać skarbca. I Taviusa. Powiedz mi, Olo, te drzwi, przed którymi staliśmy, one wyglądały jak takie bardziej zdobione, raczej w sensie... To, wielkie, dwudrzwiowe drzwi, które próbował wam opisać Fisk, jakby... zanim tam biegliście się... No właśnie, chciałem zapytać. No to... Te, które są na południu. To tam są te drzwi do skarbca, pokazuję ręku. A przynajmniej tak wyglądałem jak drzwi do skarbca, więc... No to chodźmy tam. Poczekaj na resztę. Widziałeś jak Reja stoi, jak... Gnat, po prostu. Jak... No, nie wiem. Pójdę przodem spokojnie, jestem dorosły. Umiem o siebie zadbać. Mam zawołać resztę? Zaufaj mi, Fenris, pójdę tylko na zwiad. No dobra. To ty z nim zostań, a ja pójdę po resztę. I uciekł. Znaczy poszedł. 23 na stealtha i idę w kierunku tych drzwi, które mi wskazał Fenris. One są pod wami właściwie w tym momencie, w tym miejscu, gdzie rozmawialiście, okay. Jesteście obok siebie. No to idę jeszcze, wiesz co, kawałek do góry, żeby zobaczyć, co tutaj jest. A nie, nic tu nie ma. Okej. Okay. Wiesz co, widzisz drzwi po lewej, na pewno. A, tutaj? Które są otwarte właściwie, więc czekaj chwilę. Tak. No, chciałbym tam zajrzeć. Już, sekundkę. One są na pewno otwarte. I, drogi, widzisz tam... W tym pomieszczeniu pod ścianami stoją cztery drewniane szafy. Widzisz na niektórych z nich miejscach zawieszone maski kultystów, z którymi przed chwilą walczyliście. Przynajmniej ze trzy. Trochę szat porozrzucanych tu i ówdzie. Tyle. Okej. I drzwi oczywiście na północ. To idę dalej tam. Okej. Okay. Najpierw ucho do drzwi, żeby posłuchać, czy coś... Jasne. Jedną rzecz tylko w takim razie. Fenris, czy ty idziesz z nim? Nie, ja robię co innego. Okej. Okay. W takim razie poprosiłbym, żeby wszyscy się wciszyli oprócz... Ja tylko powiem, co ja chcę zrobić jakby od razu, jak on tylko ruszył, jakby widzę, że odchodzi od tych kolejnych drzwi, bo widzę, że reszty jeszcze nie ma. Ja wyciągam klucze, które mam i chcę na szybko otworzyć skarbiec i wejść, zanim ktokolwiek wejdzie do środka. Okej. Okay. To jak cię zawołam, to tylko... Okay. Grim, wchodzisz dalej w takim razie do tych komnat. Wiesz co, ja będę co jakiś czas po prostu ci tylko mówię, dobra? Bo będzie mi szybciej. Ty możesz sobie tam się przemieszczać. Jakbym nie mówił nic, to ten. Słabe światło zielonych latarni nie sięga krańców korytarza. Tak, to jest to? Tak. Widzisz tutaj dwójkę jeszcze drzwi. Przepraszam, jedną parę. Na północ i ta druga to jest ta, którą mi wszedłeś. I widzisz też dwa stołki, które stoją przy tych drzwiach. Ale puste. Okej. Okay. Tak jakby pilnowały? Jacyś strażnicy mogli tam... Tak, zaraz przy drzwiach. Rzuć sobie na inteligencję po prostu. 15. Wiesz co, jak tutaj wchodziłeś, to drzwi były uchylone, zarówno te, jak i poprzednie, więc domyślasz się, że ktoś wybiegał stąd, po prostu nie domknął tych drzwi. Więc bardzo możliwe, że ci ludzie, z którymi walczyliście, to byli również jakby strażnicy tych korytarzy. Domyślasz się, że to może być to. A powiedz mi, ile masz dodatku do Investigation? Plus 4. Plus 4? Tak.
Okej, to ja sobie to wykorzystam od razu. I powiem ci, że jak przechodziłeś przy tych ścianach, tak zastanawiając się, sunąłeś po prostu palcami po jednej ze ścian, poczułeś, że jest takie delikatne zagłębienie, delikatnie wyczuwalne pod opuszkami palców. W której ścianie? W południowej ścianie, tylko praktycznie poniżej tych drzwi na północy. Czyli tam na samym końcu, po lewej stronie. Okej. Okay. Wiesz co, to wrócę do tego miejsca, ale najpierw chcę zobaczyć, jak wygląda pomieszczenie, gdzie były te stołki. Na północy. A, to pomieszczenie, to tak jak mówię. To jest tak. Dobra. To przejście jest właściwie. To na północy, no. Czyli chcesz wejść do tego pomieszczenia na północy. Dobra, wchodzisz do pomieszczenia północy. Już ci mówię. Pokój jest oświetlony przez dwa wysokie, dziewięcioramienne świeczniki z kutego żelaza. Bardzo podobne, które widzieliście już w poprzednich salach. Na wodzie pokoju rozmieszczone jest 10 piętrowych łóżek, obok których stoją niezamknięte na klucz skrzynie. Ciężko powiedzieć, z czym na tym etapie. To jest takie typowe pomieszczenie sypialniane. Takie zwykłych, że tak powiem, strażników, kultystów. Tak. Okej. Co, to na razie olewam to pomieszczenie, bo no ja szukam ewidentnie, nie wiem, jakiegoś śladu Taviusa tutaj. Coś bardziej takiego chcę znaleźć i idę w takim razie do tego miejsca, gdzie poczułem ten uskok w ścianie i chcę się przyjrzeć bardziej, co to może być. Wiesz, tam lekko może sztyletem po tej ścianie drapie, żeby nie wiem, jakieś poluzowane cegły znaleźć, czy coś takiego. Okej. Bez problemu udaje ci się właśnie podważyć jedną z cegieł, która pozwala ci jakby popchnąć te drzwi do przodu, otwierając je całkowicie. Znajdujesz się w tym momencie w utynkowanej sali z utynkowanym sklepieniem wysokości około 3 metrów, dużo wyższej niż większość tych komnat, w których byliście. Wmalowane są na nim przerażające obrazy szkielatych diabłów wpatrujących się w symbol wypuszczony w podłogę. Okrągły dysk z czarnego kamienia z wpisaną w niego dziewięcioramienną złotą gwiazdą. Dookoła dysku stoją 4 świeczniki z kutego żelaza, najeżdżone zagaszonymi do połowy wypalonymi świecami z czarnego wosku. Okej. Okay. Poza tym to pomieszczenie jest puste, czy... Tak, jest to jedna rzecz na środku. Takie półokrągłe sklepienie, taka kopuła. I jeżeli chcesz coś więcej, to ewentualnie rzuć mi na coś. Na historię, czy... Nie. Na religię, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tych malowidłach. Okej, to rzucę na religię. Jeżeli chcesz przeszukać, to albo może investigation, albo to i to. To nie, religia nie jest moim konikiem, więc postaram się przeszukać po prostu tutaj. Dobra. 19. 19. Udaje ci się znaleźć kolejne tajne drzwi. Tym razem prowadzące, bardzo prosto udało ci się otworzyć, prowadzące na korytarz. Wychodzisz właściwie w tym miejscu. Okej. Okay. Fenrisa nie widzę, rozumiem, bo on wszedł do... Nie widzisz, nie zniknął, nie wiadomo gdzie jest. Dobra, to ja wrócę sobie i tak dla sportu spróbuję sobie otworzyć tą skrzynię, która była zamknięta. Bo jeszcze raz, co jest na środku tego pomieszczenia, z którego właśnie wyszedłem? Na środku tego pomieszczenia jest okrągły dysk z czarnego kamienia, z wypisaną w nim dziewięcioramienną gwiazdą, złotą gwiazdą. Dobra, idę do tej skrzyni i później pójdę po resztę, bo to... Znaczy tutaj widzisz dużo skrzyń, wszystkie przy jakieś tam przy łóżkach. Jak podchodzisz do pierwszej, podnosisz ją, to widzisz, że po prostu tam były utrzymane jakieś takie codzienne rzeczy. Okay. Ludzie, którzy przebierali się tutaj ubierali się w tych kultystów. Widzisz jakieś proste szaty, niektóre bardziej bogate, niektóre mniej. Ze 2 sakiewki, także rzuć sobie
myślę, 4d6. Mhm. To 14. 14 zł sobie dobisz. Okej. No i wracam trochę, no, wkurwiony, poirytowany, bo... Natomiast jeszcze tylko powiem ci, w tej sali, w której ludzie śpią, oprócz tego, że było to wejście, w którym ty wszedłeś, to jest jeszcze jedno wejście na północ. A. Które jest otwarte na oścież. To jeszcze sprawdzę je. Okej. Okay. Wychodzisz na korytarz, który kojarzysz jakby końcówkę. Mhm. Widzisz gdzieś w oddali, w światłach latarni, Amreję, siedzącą przykucniętą taką przy mieczu. Mhm. Jakiś rumor oczywiście z innych sal, gdzieś tam rozmowy twoich towarzyszy. I drzwi naprzeciwko ciebie jeszcze jedne. Okej, okay, no to jeszcze zerknę. Też są otwarte, czy nie? Tak, o dziwo są. No dobra, no to zerknę, co jest za nimi. Popychasz je do przodu. Wchodząc do środka, widzisz, że pokój jest oświetlony migoczącym płomieniem świec, osadzonymi na dwóch wysokich świecznikach z kutego żelaza i ogrzewanym żelaznym piecykiem na nóżkach z pazurami. Naprzeciwko trzaskającego piecyka stoi skromne biurko z pasującymi do niego krzesłem. Reszta mebli w pokoju to mały stolik z krzesłem do jedzenia posiłków i łóżko, w którego nogach stoi żelazny kufer. Na ścianach wiszą dwa gobeliny. Na jednym z nich dwie dusze przemieniają się w lemury po wyjściu z rzeki, jak domyślasz się, Styx. Tak przynajmniej czytałeś okay. o tym. Na drugim widać martwego mężczyznę, podwieszonego jako marionetka na łańcuchach z zakończonymi hakami. Rzeka Styx, jeszcze tak tłumacząc, jest to rzeka, która znajduje się w Vernusie. Mm-hmm. Jest to rzeka zapomnienia, jak się mówi. Dobra, czy na biurku widzę jakieś notatki, zapiski? Dobra, rzuć sobie na przeszukiwanie. Percepcję. 16. Okej. Okay. Szybko zrozumiałeś, że nie ma tu za dużo rzeczy wartościowych, oprócz tej skrzyni. Kiedy przeszukałeś sobie pokój, upewniłeś się, że do tej skrzyni otworzyłeś jej wieko. W środku widzisz bardzo znajomy łańcuszek, którym bawiłeś się w dzieciństwie. Jest to łańcuszek Taviusa Craiga, symbolem Torma. Pamiętasz, jak wujek pokazywał ci go? Okej, okay, to tylko zaciskam go w dłoni tak mocno, ściskając naprawdę. I więcej nie widzę, tak? Ale wiem, że... Jest to bardzo prosta, pusta sala. Widać nawet przy tym rzucie, że ktoś tu się wprowadził bardzo niedawno. Okej. Okay. Ten najbardziej właściwie wartościowe są te gobeliny, no i sam ten łańcuch. Dobra, wychodzę i do Rei, mimo że widzimy się wzrokowo, to message'em proszę ją, żeby tam zawołała resztę, bo znalazłem coś ciekawego. Okej. Okay. I będę chciał je poprowadzić najpierw do tej sali z gobelinami, żeby ewentualnie coś może im bardziej będą mówiły te gobeliny. Albo nie, najpierw poprowadzę je do tej sali z kopułami i z kopułą, tej wysokiej. A potem... Dobra, to zaraz sobie to jeszcze ustalimy. To dziękuję, ja już piszę do... Dobra, to ja się wyciszam, tak? Dobra. W międzyczasie ty podchodzisz do tych drzwi i co jeszcze raz powiedz? Jakby wyciągam te klucze, które mam przy sobie i otwieram zamek, ale zanim wejdę do środka, przemieniam się w Lady Vantampur z tego Alter Self, żeby wejść do środka jako okay. ona. Słyszysz ze sobą gdzieś tam Grima, który buszuje po korytarzach. W międzyczasie wezwałeś znowu energię magiczną, która wciągasz na aktywnym... Przepraszam, czy shield to jest koncentracja?
Nie rzuciłem żadnego. Naprawdę? Shield to jest reakcja. W reakcji powodujesz tarczę, która trwa przez do końca, do początku mojej tury. No. Opa. Jakby ja. No nieważne. Mocno pilnowałem. Nie, to może dobrze, wierzę ci. Wracając w takim razie do tego, co mówiłem. Wyciągasz klucz, wyglądając jak Lady Vantampur w tej sukni, którą której przed chwilą zamordowaliście. Być może po prostu skazaliście na słuszną śmierć, to już nie odmawiać. Jako narratorowi tej grupy. Natomiast chwytasz za ten większy zdecydowanie klucz, który również pasuje do dosyć dużej. Do tych dużych drzwi. Przepraszam, Którego zamka? To jest kłódki, dziękuję, zamka, które się tu znajdują. I otwierasz. Bez problemu klucz przekręca się w zamku. Parę razy wykonałeś takich dosyć ciężkich obrotów tym zamkiem. Słyszysz, jak cała machina, która brzmi na znacznie bardziej skomplikowaną niż prosty zamek, a mimo to twoje przekręcenia, mimo że nie co trochę cięższe niż zwykle, to nie są aż na tyle, żeby przesuwać wszystko, co jest w tych drzwiach. I drzwi ustępują z takim głośnym tąpnięciem i po prostu chylają się przed nami. Ja się szybko wsuwam do środka i zamykam je za sobą. Okej. Okay. W środku widzisz salę z czterema stanowiskami, takimi dosyć dużymi stołami, które są zakryte prześcieradłami, a oprócz tego na nich są po dwie skrzynie, na każdej ze stołów. Każda z tych skrzyni jest jeszcze przywiązana dodatkowo łańcuchami do tych stołów, a na środku, naprzeciwko ciebie, jest bardzo osobliwy obiekt. Połyskujące delikatnie złota, mieniąca się może w kolorach miedzi tarcza, na której jakby na której nie jest namalowany, ale wręcz wyżłobiony wizerunek jakiejś takiej postaci, bardzo karykaturalnie wyglądającej postaci, z kłami, z oczami wpatrzony w ciebie, wicząca właściwie jak na jakimś takim piedestale na ścianie naprzeciwko ciebie. Chciałbym, żebyś rzucił jeszcze na percepcję. To będzie trudno. A, to 14 tylko. 14. Masz wrażenie, że tarcza patrzy w ciebie. Nie jesteś w stanie określić, dlaczego masz takie przeczucie, ale masz takie wrażenie. Mhm. Dobra. Rozglądam się po tym pomieszczeniu dokładnie, jakby patrzeć, czy coś gdzieś. Jak ty zamknąłeś ze sobą. Tak, mówiłem. Tak, jak mówiłem właśnie, żeby. Dobra. Mhm. Jasne. Czekaj, dajcie zamknę w sumie. Ale grobowiec będzie twoim grobowcem. Ja robię krok do przodu jeszcze, żeby. Mhm. Wszystko i rozgląda się, patrzę, czy coś za skrzyniami jeszcze leży na tych piedestałach i tak dalej. Po prostu wchodzę i rozglądam się, jakby na razie nie skupiam się na tarczy, ale po prostu na samym pomieszczeniu. Jasne. Na każdym z tych stołów, tak jak mówię, są dwa niewielkie drewniane kufry. Na ścianie przeciwko wisi ta piękna złota tarcza. Chcesz się jeszcze rozejrzeć dokładniej, to poproszę, tylko też będzie to trudny test na percepcję. Mhm. 16? No, wydaje się cicho, spokojnie. Oprócz tych kufrów i stołów pod kuframi, pod stołami też nie widzisz nic. Tak na pierwszy rzut oka. Wygląda na to, że jest okay. Wiedzą, że to są tarcza. Wiedzą, że są tu diabły i są diabły, które potrafią się stać niewidzialne. Przyzywam Hathora. Mhm. Okej, okay. Hator nagle pojawia się i takim ślizgiem jakby ląduje, próbuje wyhamować w miejscu. Rozejrzyj się. Jest bardzo cicho jak na to, co właśnie zrobił, ale tylko tak jeszcze się zatrzymał, w sensie stając w miejscu, rozejrzał się lewo, prawo, upewniając się, że na pewno nie leci tak, jak mu się przed chwilą wydawało. Wstaje i tak, ocierając się jeden stół, przechodzi dookoła. Chciałbym, żebyś rzucił jemu na percepcję z ułatwieniem. Dobra. Rzucę tak, teraz patrzę.
19. Okej. Okay. Hator przechodzi się po całej sali i mówi, że żeby daje ci sygnały te myślowe w twojej głowie, że wszystko jest okej. Okay. Oprócz tego, co ty mu pokazałeś mentalnie, to on tu nic nie widzi. Okej, więc powoli idę w takim razie w stronę tarczy. Staję od niej tak 1,5 metra, w sensie kawałek przed nią. Chcę się jej przyjrzeć, chcę się przyjrzeć, czy ma jakieś symbole, czy moja wiedza, którą posiadam na to odnośnie magii i tak dalej, może mi coś powiedzieć na jej temat. Słuchaj, no, wychodzę z założenia, że zawsze możecie spróbować, więc pozwolę ci rzucić na religię. Na religię, nie test. Na arkany. Mhm, nie, na religię. Dobra. Nie, 6. Natomiast pozwolę sobie też pokazać ci zdjęcie. Mhm. Znaczy obraz, jak wygląda tarcza. Spróbuję wysłać ci na privie. Nie. Masz ją w handoutach na rolu? Nie, nie, okay. Nie, nie. Tu oczywiście widzowie już to widzą. Tralala, to jest dla ciebie. Okej. Dobra. Próbuję, nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie skupić się jakby na jej magicznej takiej obecności, bo Amala mówiła coś o tym, że w tej tarczy jest zaklęta jakaś istota. Nie wiem, wyczuć jakąś świadomość tego, czy coś ma, czy jakby mentalnie jakoś się... Wiesz co, nie, inaczej jeszcze. Rzucam detektow, wykrycie myśli. I w tym momencie kończy się koncentracja na... Okej, okay. Zmieniasz się w Fenrisa. Czujesz dwie obecności. Jedną w tarczy, a drugą w stole po skosie. Którym stole? Tym po lewej czy prawej? Tym? Po lewej po skosie. Z tyłu za tobą. Tej tutaj. Dobra. W takim razie odstępuję od tarczy. Jakie myśli mniej więcej słyszę, takie te powierzchowne, bo te powierzchowne jakby słyszę, bez skupienia co, rzuć sobie, bo chcesz się skupić na wszystkich, czy na konkretnej tej postaci, jednej czy drugiej? Bardziej na tym przy stole, ale chcę jakby, nie chcę wchodzić głębiej w jego myśli, bo wtedy okay. Jakby to może przerwać czar i on będzie wtedy, w sensie, nie będę wtedy wiedział, ale to no rozumiem, powierzchowne rozumiem. Na razie. Czujesz świadomość? W tarczy. Czujesz świadomość, inteligencję, majestat. Czujesz, że to coś jest niecierpliwe. Obserwuje cię. Jest zgorzkniałe i chciałby stąd wyjść jak najszybciej. A na stole? Za stołem, w stole właściwie, bo czujesz to tak jakby w stole, nie? Pod stołem. Czujesz, o ja pierdolę, Kurwa. Kim on jest? Gdzie jest Vantampur? Jak mam stąd uciec? Ja wyciągam rapier. I mówię głośno. Jestem ostatnią osobą, którą możesz zobaczyć. A teraz wyjdź i pokaż się, kim jesteś. Wiem, że jesteś tutaj. Nic się nie dzieje przez chwilę. Rzuć sobie na percepcję. Perswazję, przepraszam. Perswazję. Nie na występy. 10. 10. Okej. Wiesz co? Myślę, że z otwieniem nawet, bo on jest trochę przestraszony, że zaskoczyłeś go. Że go nie widzisz. Pewnie byś go nie zobaczył, bo rzucił naturalną 20. 10.
10, okej. Cisza. Nie zmuszaj mnie, żebym cię spalił żywcem. I rozżarzam ten ostrze takim zielonym płomieniem. Okej, okay, to zielonkowe światło rozświetliło całe pomieszczenie. Słyszysz taki szmer pod stołem, aż w końcu widzisz, jak ten obrus, ta narzuta, cokolwiek to jest na tym stole, się rozwiewa pomiędzy tymi łańcuchami, żeby można było wyjść z tego. Widzisz starego mężczyznę. Mężczyznę, który... Mężczyzna, który lata swojej świetności ma już dawno za sobą na pewno, jest ewidentnie zmęczony życiem. Proste szaty, dosyć ładne, w sensie zadbane, eleganckie, ale proste szaty. Takie jakby, mimo że próbują ukryć tą swoją dostojność pod tą prostotą, nie? Widać, że z dobrych materiałów, zrobione aksamit, jakieś tam delikatne przeszycia złotych nici, ale w tym wszystkim są bardzo proste i skromne. Natomiast co jest ciekawsze, kiedy z tym mieczem płonącym zielonym światłem rzucasz na niego, oświetlasz go właściwie, to za jego plecami dostrzegasz, że jego cień nie wygląda jak człowiek, tylko jak diable. Proste, zgarbione, ale diable. Ruszy się wraz z jego ruchami. Należał do kim niego. Jesteś? Kim ty jesteś, to jest pytanie. Mogę być twoją śmiercią albo zbawieniem. Wybieraj, kim jesteś? To chyba pomyłka. Nie pomyłka, kim jesteś? Zostałem uwięziony, nazywam się... Tabius Krek. Uwięziony. Tak. Zostałem porwany z El Turel przez nikczemną Vantampur. Porwany. A towarzysza z piekieł przyzwałeś tak sobie. Nie wiem, o czym mówisz. Ja chcę rzucić sobie na Insighta, ale chociaż tak wiem, jakby... Okay. No, a wiesz co, nie, no, ja wiem, że... Możesz rzucić, no. Jak chcesz. Być pewny jako postać. O, super. Jeden! Wiesz co, ciężko powiedzieć. Super, wyślinicie. Znaczy, nie wierzysz mu na pewno, no. Nie? Jakby gość wyszedł z pod stołu, ale no, ciężko powiedzieć, czy faktycznie jakby zaskoczyłeś go tym, co powiedziałeś, że on tak powiedział. Dobra, o kurde, dobra. On wie o mojej najskrytszej tajemnicy, nie? Powiedz mi, czym jest ta tarcza? Jestem tutaj z moim przyjacielem, który chce ewidentnie twojej śmierci. Jeżeli powiesz mi wszystko i a propos tej tarczy, to może uda mi się ocalić siebie przed nim. Jakby cały czas się skupiał na tych powierzchownych myślach, które wychodzą na wierzch, jakby, bo specjalnie się pytam o tą tarczę teraz. Dobra. Okej. Kiedy mówisz o przyjacielu, to on zdecydowanie boi się. A powinieneś mieć tą insightę w takim razie z ułatwieniem. By the way. Dobra. Nie, dużo lepiej. 6. Nie jest to lepiej. Ewidentnie kłamie. Jakby nie, jest się słabo mu to idzie. Teraz jesteś tego pewny. Tak myślę, że nie był trudny test. W każdym razie, kiedy mówisz o tarczy, czujesz, że przez jego głowę uciekają różne myśli, które ciężko wyłapać wszystkie naraz, ale chwytasz się mocniej w jego głowie i czujesz moc,
Czujesz nadzieję na zwieńczenie planu. Czujesz myśli krążące wokół Vantambur. Tego, że współpracował z nią przy tej tarczy. Widzisz jakieś obrazy, kiedy oni stoją obok siebie, rozmawiając przy tej tarczy. Czujesz, że wiążą duże nadzieje, że wiąże z nią duże nadzieje, ale ta jest przed nim zamknięta. Mhm. Czym jest ta tarcza? Potężnym artefaktem skradzionym z skarbca Hjunów. Co za istota jest w tej tarczy. I teraz bardzo ważne, próbuję się jakby, jak wspominam o tym, wbić w niego? Znaczy nie wbić jeszcze, ale wyłapać tą myśl, która jakby, no jakby naturalnie pewnie gdzieś może wychwycę coś jakby o tej tarczy, co za istota, w sensie może wyjdzie jakaś myśl na wierzch. Jasne. Wychodzi na pewno i jest to myśl, że jest to istota o boskiej aurze, boskiej potędze, zaklęta w tej tarczy, wbrew jej woli. Mhm. Dobra, jakby przysłucham, co odpowie. Okej, okay. On mówi... Potężny artefakt skradziony od Hjunów. Co jest zaklęte w tej tarczy? Co za istota jest zaklęta w tej tarczy? Żadna to zwykła, potężna, magiczna broń. I teraz próbuję się wbić już tak, wbić w jego, żeby wyczytać jego jak otwartą księgę. Okay. On musi wykonać rzut obronny, na... Wisdom. 15 stopni trudności. Słuchaj, już byłeś tak, że czułeś, że ten twoja myśl wbija się głębiej w niego, kiedy nagle coś po prostu cię wciągnęło z jego głębokich myśli. Okej, okay, dobra, jakby co czar się skończył. To nie jest gwałtowne, nie czujesz, że wiesz, że coś cię uderzyło, ale ewidentnie ten starzec jest po prostu wyćwiczony. Mhm. Klerykiem. Dobra. Chłopcze, pozwolisz, że wyjdę w takim razie, jeżeli udało ci się pokonać nikczemnych Vantampurów w tych lochach. Naturalnie. Jakby puszam go do przodu, żeby mi minął. Jak mi mija... Okej, okay, rzuć sobie na Deception. Bo wiem, co chcesz zrobić. Nie chcę go wbić mu sztyletu w plecy. Okej, okay, no to powiedz, co chcesz zrobić. Mogę rzucić jeszcze? 23. Jak on podejdzie do drzwi skarbca, chcę rzucić z trzeciego kręgu slipa na niego. Okej. Okay. Ile mówisz? 23? Czyli weszło. O jeden. Wow. Okej, okay. On w takim razie tak trochę niepewnie wycofuje się, idzie do tych drzwi. Jak mi mija tak naprawdę, już jest odwrócony, nie wiem czy plecami, rzucam w tego slipa na niego. Z trzeciego kręgu, okay. Bo spróbuj. Tylko to mi zostało. D8. Serio? Taki rzut? 29 tylko. Okej. Okay. Tam jest coś... jakie tam są komponenty? Verbal, somatic i... wszystkie chyba, jeśli dobrze pamiętam, się mówię. Tak. Mhm. Rzuć sobie jeszcze na zręczne palce. 24. On zwrócił się w twoją stronę gwałtownie. Kim jesteś? Czego chcesz? Nie usnął. Zostaw mnie w spokoju. Ja nic nie zrobiłem. Proszę... Otwórz te drzwi. Nie.
że starzec spiął się cały. Jest całkiem dobrze zbudowany, mimo swojego wieku. Mm-hmm. Widzisz, że na jego palcu jarzy się pierścień, kiedy to mówi. Okej. Okay. Ja w takim razie w gotowości jestem, ale powoli cofam się w stronę tarczy, obserwując go cały czas. I słyszysz w swojej głowie, kiedy zbliżasz się do tej tarczy, głos. Starzec jest bezbronny. Dawno puścił go jego Bóg. Na jego palcu jest magiczny przedmiot, uważaj. W twojej głowie. Poszedł dalej do tej tarczy. Sięgam po nią. Okej. Ściągam. I... Nie! Zostaw ją! Do Bag of Holding. Okej, widzisz w tym momencie, że on jak to dotykasz jej tarczy i zaczynasz ją opakować, wokół ciebie wyrasta z ziemi jakby magiczna energia, która się splata jakby w runy, po czym znika. Starzec widzi, że wyciągniętym pierścieniem w twoją stronę, z pięścią właściwie z tym pierścieniem, wyzerwanym w ciebie. Po czym jak to coś się wydarzyło, chwyta tych drzwi i zaczyna próbuje ich wyszarpnąć i otworzyć. Ja podejrzewam, że zamknąłeś zamknięcie na klucz. Tylko chciałbym, żebyś to potwierdził. Okej, okay, on w pewnym momencie się orientuje, obraca się w twoją stronę, zaczyna walić w te drzwi z całej siły. Na tyle sobie, na chwilę sobie skończymy, dobra? Poproszę resztę bez ciebie. Beze mnie. Bez ciebie. Okej, okay, jestem. Jak tę muzykę włączam? Ama? O, Ama. Halo. Hello. Czekamy na Grima? Jestem. Dobra. A, siema. Dobra. Co wy robiłyście w momencie, kiedy oni wyszli? Dziewczyny, co? Znaczy, ja na pewno chciałam iść po Reję, żeby ją ogarnąć, ściągnąć z siebie te szaty kultystów, bo pewnie jakieś resztki jeszcze gdzieś tam na nas są. Może przynajmniej pancerz pod spodem jest w miarę nie aż tak zakrwawiony, jakby był, gdybyśmy go nie miały. Tak samo pomóc Rey. No brakuje Fenrisa, który potrafił ściągnąć to właściwie czar, no. Nie? No, ale nic, polecieliśmy. I ogarnąć Rey i tak naprawdę iść dalej, no bo chcieliśmy iść do skarbca. Okej, okay. W międzyczasie co Liriel robi? Myślę, że Lir tak stoi w drzwiach, bo nie wiem, gdzie jest Reja w sumie, jakby tak w tym dużym pomieszczeniu, w tym małym pomieszczeniu. Ona jest na korytarzu za tym dużym pomieszczeniem. Tak jakby tam, gdzie skończyłyście walkę. Myślę, że ona przez większość czasu stała i obserwowała Reję, jak ona się zachowuje wobec Amali. Nie zmieniła się, nie ruszyła się o krok. Ale nie przejawia, że w sensie, że nagle będzie chciała ją dopóki nim walnąć. W sensie, jak agresywnie nie. Nie. Ona widzi, że jest... Rzuć sobie na insight. 25. Wiesz co, ona jest załamana, jest druzgotana, to nie jest coś, że tam jakieś ataki, wiesz, że nie wiem, miałby jakieś flashbacki z Wietnamu, tylko po prostu widzisz, że w jej oczach jest coś takiego, co trochę tak twoje przeczucie być może to jest tylko, ale tak jak próbowała sobie poukładać to wszystko. Okay. No jeżeli ja widzę, że tam przez jakiś czas jest okej, okay, to chcę wyjść na ten korytarz na południu, gdzie był Grimm i Fenris i stać jakby, oprzeć się o ścianę i patrzeć prawo-lewo. Co się dzieje tak naprawdę? Bo oni gdzieś poleźli, tak? Nie widzę ich na tym korytarzu. Wiesz co? Bo oni, no pewnie stałam tam. Nie wiem, ile ich jakby nie było, stawiam, bo oni wyszli, więc nie wiem, co oni robią, ale... Ja zakładam, że oni wyszli dopiero co. Ale ja kilka minut czekałam w środku. Ja kilka minut obserwowałam Reję. Okay. I no dopiero jak było bezpiecznie, to razie... wiesz, to wyszłam tam na korytarz, bo nie słyszałam żadnych krzyków chyba też. Chyba, że słyszałam ich. Wiesz co, to widzisz kątem oka jeszcze jak... Grimm czmycha na północ w tym rozwidleniu, w którym jakby się zatrzymaliście ostatnio. Jest już rozsuwane skrzypiące drzwi gdzieś tam przy twojej percepcji.
Coś robisz jeszcze w tym korytarzu, czy wracasz? Ja opieram się o ścianę na tym korytarzu i czekam, słucham tak naprawdę. Jeżeli gdzieś będzie wrzask, trzaśnięcie, huknięcie, to chcę iść w tą stronę, ale tak to po prostu stoję jakby na czatach, wiesz. W pewnym momencie widzisz, że tutaj... to chyba tego nie widzisz akurat. Czy ja w ogóle? Że tutaj... Czekaj, ja w ogóle... tutaj otwierają się nagle drzwi. W miejscu, gdzie tych drzwi w ogóle nie powinno być. Wychodzi z nich Grimm, wychyla się lewo, prawo, po czym wchodzi do nich z powrotem. Okay. Słyszysz jakieś tam tuptanie, chodzenie, jakieś otwierane skrzynie. Jesteś dosyć osłuchana, więc jakby jest ci nawet łatwo się przebić przez ten szum wody tutaj. I w pewnym momencie słyszysz, jak... Okej, to za chwilę to powiem. Najpierw powiedz Amara, to podchodzisz do Rey, tak? Tak, tak, i też chcę z niej ściągnąć te szaty takie upaprane tych kultystów, mm-hmm. żebyśmy już w miarę normalnie zaczęły wyglądać. I ją spróbować tak delikatnie. Podchodzisz do niej. Mm-hmm. Podchodzisz do niej i chciałbym, żebyś rzuciła na perswazję najpierw. Okej. 9. Wiesz co, jak podchodzisz do niej, to ona widzi, że wzdryga, patrzy na ciebie. Nie podchodź. Reja. Nie podchodź, bo znowu coś we mnie wstąpi. To sobie z tobą poradzę, przestań. I łapię ją za rękę. Okej. Ona widzisz, że wzdryga, ale jak czuje twój uścisk na dłoni, to stara się, chociaż bardzo nienaturalnie widzisz, rozluźnić. Przestań. I o tak drugą ręką jeszcze klepię. I przytulam ją po prostu całą, z taką większą siłą też, żeby poczuła to przytulenie. Cokolwiek się tam dzieje, Reja, wiesz, jestem po twojej stronie. Przecież poradzę sobie. I z tobą, i ze wszystkim, co nas gdzieś tam spotka. I cokolwiek by to nie było, i tak sobie z tym poradzimy. Jak zawsze. Wiesz przecież. Ona milczy, patrząc ci głęboko w oczy. Nic nie mówiąc. Mija chwila tych waszych ścisków, jakichś tam gestów twoich w stosunku do niej. Ona wydaje się delikatnie rozluźniać. Natomiast w pewnym momencie widzisz, jak się wzdryga i patrzy w prawo. To ja patrzę w prawo. I to jest moment, w którym... ty też patrzysz w tą stronę i widzisz Grimma, który idzie. Albo się wychyli właściwie z korytarza. Grimm? Słyszę je, czy to jest na tyle tam... W sensie widzisz je obie, więc możemy uznać, że jakby wysłałeś message, że mogłeś to do Amali. Tak, nie? To bym wolał do Amali. Jeżeli pojawiła się Amala, to w głowie ci się pojawia no to... po prostu głos Grimma i Amala, weź resztę i chodźcie, znalazłem coś bardzo ciekawego. Dobra, tylko reszta się rozlazła. Tak też w głowie staram się odpowiedzieć, bo to chyba tak działa. Tak. Reszta się rozlazła, ale wezmę Reję, widziałam Liriel, a nie wiem gdzie podać Fenris, ale to może znajdę go po drodze. I gdzie mam iść? Tam, gdzie tam wystaje twoja głowa, czy gdzie indziej? Czekam tutaj. Dobra, idę po niej. Dobra. Reja zostaje po prostu w miejscu skonfundowana, patrząc na ciebie, na Grimma. Słyszała tylko, jak szepcze coś pod nosem. Tak Reja, idziesz ze mną? Czy czekasz tutaj, aż wszyscy tu przyjdziemy i pójdziemy do Grimma? Albo możesz iść do Grimma, żeby go ubezpieczyć, żeby był bezpieczny. Reja chwyta za miecz. Tak niechętnie. I idzie w stronę Grimma bezsłowo. Ja tak jeszcze... Właściwie za chwilę go chowa w pochwę, ale przez chwilę ciągnąc go po ziemi. Ja odwracam, tak kręcę głową tylko, tak żeby Grimm widział, jeżeli patrzy w tą stronę. I idę po Liriel w takim razie, bo widziałam, że ona wyszła w tą drugą stronę. Tak, tak. No niewiele minęło. Widzicie, jak Fisk też wchodzi. Boże, zapomniałem o nim. Fisk po prostu był w sali w tym momencie, jak wy się tam mijałyście, i wyszłaś na korytarz, a on po prostu zaczął się przyglądać tym ścianom, nic nie mówiąc. Jak ty, Reja, wyszłaś do sali, to spojrzał na ciebie. Iri jest trochę kawałek dalej, tam gdzie właściwie znaleźliście tajne przejście. Ja Fiskowi też od razu mówię, Fisk, idź tam, i tam potem w lewo, i tam jest Grimm i Reja, to dołącz do nich, bo tam się wszyscy zbiera. Okej, no bez słowa.
zgadza się, poszedł tam. Dochodzisz do Liriel, po jakimś czasie jesteście same. Żadna z was nie widzi Fenrisa. Liriel, chodź, bo tam Grimm coś znalazł i mówił, że mamy przyjść, bo jest to coś interesujące. A Fenris? Nie wiem, z Grimmem nie było Fenrisa, a ja też go nie widziałam. Gdzie to jest, gdzie Grimm coś znalazł? No tam, idziemy tam w korytarz i tam po lewej stronie tam są jakieś wejścia. Ale po lewej stronie tamtego korytarza z północy? Ten korytarz z północy w lewą stronę. To zaraz tam dojdę. Ale nie idź sama, tylko zbierz mi się razem. Nic mi nie będzie, bo czekam na Fenrisa. Jeżeli gdzieś po las, to powinien wrócić. Idź, Amala, nic mi nie będzie. Pilnuj tych dzieciaków. Oho, idę taka. Hon, hon, hon. Odpowiedzialność! Kinky the castle, I have a chair. No ja czekam. Rozglądam się, słucham, czy gdzieś nie słyszę jeszcze jakieś człapania, marudzenia, nie wiem, tańca, śpiewania. Ma dziwny pomysł. Okej. Słyszysz w tym samym miejscu, nie? W takim razie poproszę cię po jakimś czasie, to kroki Amali już cichły i reszty. Wy gdzieś tam sobie dalej idziecie, zgodnie z Grimmem i jego instrukcjami. Natomiast ciebie poproszę o rzut na percepcję. Okej, cisza. Spoko. Czekam. No dobra. To co robi reszta? Ja ich prowadzę do tej sali na dole, tej podwyższonej. No i pokazuję, co... Wchodzicie potem tutaj i wchodzicie tutaj. Oh, wow. Już cię przenoszę przez jakieś takie tajne przejście w ścianie. I kiedy wchodzicie do tej sali, ty, Amala, ale też widzisz błysk w oczach Rei, dostrzegasz na sklepieniu takiego półkola, półkulistej sali, znacznie wyższej też niż reszta pomieszczeń w tym miejscu. Że to sklepienie jest wymalowane właściwie w postaciach przerażających skrzydlatych diabłów, wypatrujących się w symbol wpuszczony w tą podłogę naprzeciwko was. Naprzeciwko was jest właściwie taki duży, okrągły kamień, w którym wpisany jest złota gwiazda. Dziewięć razy. Symbolika mi coś mówi? Tak dokładnie? Rzuć sobie na religię. Natknąłem się na to pomieszczenie, ale kompletnie nic mi to nie mówi. Stwierdziłem, że wy jesteście lepsze w te klocki. Oj tak. 21. Oj tak, byczku. Oj tak. Oj tak, byczku, tak. Byczku. Oczywiście są to piekielne czarty, jak się jeszcze już się domyśliłaś na pierwszym etapie, ale ta sala jest skonstruowana tak i te symbole, które ciężko jest dostrzec, ale przy wprawnym oku, który wie czego szukać, dostrzegasz runy wypisane w piekielnym. Domyślasz się, że one skupiają się w jakiś sposób tak, żeby móc rzucać czar wieszczenie w tym pomieszczeniu. Oczywiście skupiając się na piekielnej magii. Czar, który pozwala ci kontaktować się, dowiadywać się różnych rzeczy. To opowiadam im oczywiście o tym wszystkim, że to pomieszczenie jest tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł, czerpiąc z tych diabelskich mocy, diabelskiej magii, rzucać czar wieszczenia. Żeby móc wieszczyć. Reja patrzy na ciebie, patrzy na ten okrągły kamień. Chcieliśmy to zniszczyć. No, żeby już nie było wykorzystane. To nie jest czysta magia, to jest... coś dziwnego. Czekajcie, no, może jeszcze Henry zrzuci na to okiem. Powiedz może... Tak, ale chodzi mi, może będzie wiedział, jak to wykorzystać jakoś dla naszej korzyści. Chcesz wykorzystywać dostęp do magii z piekiem? Nie bądź szalony, Grimm.
to wykorzystać, żeby znaleźć Taviusa. Jeżeli to nam umożliwi, to jestem zdolny do wielu rzeczy. Naraziłbyś własną duszę na zanieczyszczenie jej piekielnymi wpływami tylko po to, by znaleźć Taviusa, który i tak się prędzej czy później znajdzie? No, można poniekąd powiedzieć, że już tak raz zrobiłem, więc co przeszkodzi drugi raz? Patrząc A gdzie jest Fenris w ogóle? Nie wiem, ja go nie widziałam. Liri też nie ma. Liri na niego czeka na korytarzu. Tak na oko to tą okrągłą płytę da się zniszczyć jednym uderzeniem? No, potężnym. Jak dobrze wcelujecie, to tak, no. To nie jest jakiś taki, wiesz, super odporny na wszystko, nie? Chodźcie, tu jest wyjście z tej sali. Jeszcze zanim wyjdziecie, chciałbym tylko na chwilkę, żeby Lir i Amala się wyciszyły. I zaraz do was pomacham, dobra? To albo napiszę to, żeby Huby się nie zorientował, żeby wreszcie wróciły, dobra? Dobra, Grim, kiedy powiedziałeś te słowa, które przed chwilą powiedziałeś, słyszysz w swojej głowie głos. To bardzo interesujące. Chcesz wiedzieć, gdzie jest Taviusz? Tak się składa, że naprzeciwko mnie. Rozglądam się. Okej. Nikogo nie widzisz oprócz swoich koleżanek, znajomych, przyjaciółek. Ciężko powiedzieć, nie jestem tobą. Natomiast nie widzisz nikogo poza nimi. I one wydają się, jakby nie usłyszały. Okej. I ten głos ewidentnie rozlegał się w twojej głowie. To staram się telepatycznie odpowiedzieć. Gadaj, co wiesz, kim jesteś? Twoim przyjacielem w tym momencie. Najwyraźniej. Tak się składa, że mogę ci zaoferować pomoc. Jak domyślasz się, w takim miejscu nie za darmo. Kojarzę cię. Czy ja poznaję ten głos? Nie, nie. Rzuć sobie na inteligencję, ale arkany właściwie, ale na razie nie. 16 na arkany. Ciężko, ciężko. Ściskam tylko ten medalion, który mam cały czas z Taviusa w ręku. Mhm. Może byłbym zainteresowany. A czy jesteś godzien... Czy jesteś gotowy na to, żeby spełnić też moje życzenie w zamian? Jestem bardzo słowną istotą. Nie lubię kłamstw i niedotrzymywania obietnic. Musisz powiedzieć coś więcej. Nie wchodzę w takie rzeczy w ciemno. Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że dzięki moim informacjom bardzo szybko dotrzesz do samego Taviusa Craiga. Bez nich, cóż, powiem tyle, tylko tyle, że przyjaciel chyba nie wie, z kim się zadaje. Ewidentnie go zaskoczył. Ja też jestem zaskoczony. I po chwili namysłu... Mów, co chcesz, żebym zrobił? Potrzebuję zrobić właściwie... taką drobną przysługę, jakbyś mógł dla mnie zrobić. Chciałbym, żebyś skłamał. Nie jest to duże poświęcenie, szczególnie w ustach osoby, która tak często to robi. Proste kłamstwo i utrzymywanie go w towarzystwie twoich najbliższych, tej grupy. Chyba w sumie poznałeś ich niedawno. Ty mi powiedz. Byś tak ukrył moją tożsamość i przekonywał pewną
damę w twoim towarzystwie. Do tego, że nie jestem niebezpieczny. Prędzej czy później to wyjdzie. W zamian wydam ci Taviusa. Co więcej, jeżeli zrobi coś głupiego, będę w stanie ci pomóc. Go bezwładnić, a nawet zabić. O kogo ci chodzi? O jaką damę? Kapłanka Selun. Amala? Nic takiego zwołam. Czyli mam skłamać, że nie jesteś niebezpieczny, tak? Amali. Masz utrzymywać właściwie moją wersję wydarzeń. Jestem ukrytą, świetlistą postacią w tarczy. Czyli to ty jesteś tym bytem, który nawiedził we śnie Amale. Który mnie tu przyniosłeś również, zgadza się. Czułem twoją energię. I mówisz, że pomożesz mi rozprawić się z Taviusem. W najgorszym momencie jestem w stanie go zabić na twoich oczach, na twoją komendę. Powiedz tylko słowo w myślach. Spalić go żywcem w piekielnych odmętach. Chyba zasłużył, prawda? Powiedzmy, że rozważę twoją propozycję. Ona wygasa. Twój przyjaciel może nie przeżyć do tego momentu, zanim się nie zastanowisz. Nawet właśnie wykorzystał dosyć potężny, magiczny obiekt. I uwierz mi, nie kłamie. Nie mam tego w zwyczaju. Tylko zatajam prawdę, ale raz już wypowiedzianą rzecz zawsze dotrzymuję. Nie mam zamiaru ukrywać czegoś. Udawać, że jest inaczej. Bawić się. Przedmiot jest pierścieniem, który przyzwał potężną aurę, która uwięziła Fenrisa. Bo tak czuję, że ma na imię w twoich myślach. Czym jest to zaklęcie, nie wiem. Ale wydaje się całkiem potężne. No ale to co, chcesz, żebym podpisał z sobą pakt, czy co? Będziesz wiedział. Widzę, że wiesz, jak to działa. Tak, no bo jak już wspomniałeś, przeniosłem cię na podobnych zasadach. A więc to z tobą, Tavius, podpisał pakt. Czy może był jeszcze jakiś pośrednik? Nie, nigdy bym z Taviusem nie podpisał żadnego paktu. Jak czujesz się, wiedząc, że to on chciał mnie tu wysłać? Możesz temu zadośćuczynić. Szybko skończyć jego marny żywot i tą sytuację. Poczuć się lepiej? Wiesz co? Trochę za dużo gadasz i jako, że Fenris jest tutaj z nami, a ty powiedziałeś, że Tavius go uwięził w pierścieniu, to chyba sam sobie poradzę, więc pierdalaj może. Powodzenia. I myślę, odchodzi ten byt, odchodzi z twojej głowy. Okej. Dobra, napiszę do dziewczyny. To było ciężkie. Kusił. No, ty cisz. I próbuję message'em... Czekaj, czy mogę? Nawiązać... komunikację z Fenrisem. Hello. Okej. Okay. Dobra, to za chwilę, prawda? Tylko jeszcze przedstawiam, jak ta scena wyglądała dziewczyną. Już? Cześć. Widzicie, że Grim zatrzymał się w pewnym momencie. W sumie ja tego nie widzę, ale okej. Okay. No, nie ma. A, no tak. W sumie tak. No ale dobra. Ale słyszę. Nie ma to znaczenia. Zatrzymał się w każdym razie w miejscu.
tobą, Amala i przed Reją i przed Fiskiem. Rozejrzał się lewo, prawo. Taki dosyć niespokojny. I tak w miejscu jakby wstrzymał się, jakby zastygł przez chwilę. Aż minęło parę minut i teraz poproszę Grima, żeby powiedział, co dalej się dzieje. Dobra, widzicie, że Grim wybiega na zewnątrz, tu, na korytarz. Fenris jest w niebezpieczeństwie, musimy go znaleźć szybko. No to biegiem, to biegnę za nim. Patrząc jeszcze się obracając na Reję, czy biegnie za nami. Reja, słysząc to, nie myśląc właściwie, rusza do przodu. Instynkty chyba dały o sobie znać. Fisk zresztą również po prostu ruszył przed siebie do tajnego przejścia, które prowadzi na... Czy Amala, możesz przestać ruszać? Dziękuję. Tajnego przejścia, które prowadzi na korytarz. I ty, Liriel, to dostrzegasz. Wypadającą zgraję z tego miejsca, gdzie przed chwilą wychylał się Grim. Znaczy, jak się... Ja wyciągam dwa miecze od razu i patrzę w tamtą stronę, tak wiesz, stając w gotowości. Tak. Lir, wiesz, gdzie jest Fenris? Nie mam zielonego pojęcia, nie było go nigdzie. Kurwa, no i... Jest w niebezpieczeństwie, musimy go jak najszybciej znaleźć. Można go jakoś... Rozglądam się tutaj. Okej. Co chcecie zrobić? Wiesz co, dobra. Lir próbuje przekminić, gdzie ten palant mógł pójść. A Grim, gdzie go widziałeś ostatnio? Tutaj, staliśmy... Tak, tu dokładnie w tym miejscu ostatni raz go widziałem. Patrzyliśmy na... Patrzyliśmy na drzwi skarbca i pokazuję im. Ja poszedłem do góry. A on się cofnął, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie patrzyłem już na niego. Dobra, byłem ja myślami gdzie indziej. No, jedyne miejsce, gdzie... jakby to jest jedyna sala, którą zna, tak? Która mogłaby być dla niego interesująca chyba tutaj. Nie znamy innej sali, do której chcieliśmy iść. Bo drzwi skarbca są zamknięte, czy... Tak, są zamknięte. Tak samo wyglądają, jak je... No ja chcę je zbadać w tym momencie, nie? Czy on czegoś nie odpierdolił do nich i coś go nie jebło na przykład, nie? Investigation. Nie otwierać zamki. Naturalne 20. Natomiast... drzwi natomiast są zamknięte wciąż, ale widzisz, że taka delikatna... taki kamyczek jakby... Zostawił ślad po ziemi, dosyć świeży, w sensie ten kamień po prostu po cegle, wiesz, zrobił się zaora, tak jakby dopiero co ktoś to otwierał. Jakby to był starszy, to byłoby widać, że jest przetarty, ale to jest dosyć świeży ślad, więc domyślasz się, że te drzwi były niedawno otwarte. Przyklękam, sprawdzając ten ślad, tak przejeżdżam po nim palcami, tak patrzę na te drzwi. To one mają jakąś klamkę? Mają. Przykładam do nich bardzo szybko ucho. Okej, okay. Proszę, żebyś rzuciła test percepcji, natomiast to będzie trudny test, tak jak wcześniej. 23. 23? Okej, okay. Słyszysz drżanie, bardzo nikłe, te drzwi muszą być bardzo grube, tak jak opowiada zresztą chyba będzie Fisk, ale słyszysz nikłe takie pukanie, łomot. No może łomot nie przy tym dźwięku, ale no w każdym razie coś tam puka. Grim, tak? Ja, wiesz co, jeszcze jak ty przyglądasz się tym drzwiom i tam oglądasz się i tak dalej, to jeszcze tłumaczę Amali, potem wam wytłumaczę dokładnie, ale to coś, co jest w tej tarczy, jest złe. To nie jest żaden dobry byt, musicie mi zaufać i... Nie, ale... Grim! No, co jest? Otwieraj drzwi, natychmiast. Ja wyciągam dwa miecze w gotowości, otwieraj! W sensie wyczarowuję Mage Handa, który bierze w sensie wytrychy i otwiera ten. Dobra. Momentalnie. Dopadasz do drzwi, zaczynasz nimi tam tego. Poproszę, żebyś rzucił w takim razie na State of Hand. Dobrze i... A nie na Tiefstools? To nie jest złe. Tak, masz rację. Inspirację mogę dorzucić potem, nie? W razie czego? Tak, śmiało. Gdzie są te Thief Tools? Przecież to nie było złe. Uwierz mi... Było. Reja, widzicie, że wyciąga miecz. Liriel jest gotowa, żeby tam wlecieć. Ma dwa miecze wyciągnięte i ona nie zadaje pytań. Ona jest gotowa, żeby po prostu...
No i Reja wygląda podobnie, stając obok ciebie. Nie mam pojęcia, gdzie tu są Thief Tools. Musisz sobie do... A, dobra, już. Dobra, 26. Wow, i to jest o to jeden, ja dalej. O dwa, żeby to, Amali, o to o, otworzyć. A Mage of Hand tam otwiera tak, te. Tak, widzicie, jak te ręka poleciała po prostu, zaczęła je otwierać. Znaczy właściwie jej nie widzicie, bo ona jest niewidzialna, ale wytrychy na waszych oczach lecą w kierunku drzwi i zaczynają je otwierać, a on właśnie to coś, machając, jakby jeszcze gestykulując dłonią w kierunku tak, drzwi. Tak, właśnie to coś próbowało mnie przekupić, żebym tobie potwierdził, że jest dobrym bytem. No i to jest oczywiste kłamstwo. I ale w sensie... Uwierz mi, Amala, i w tym momencie bardzo mnie to dużo kosztowało, takie... żeby... Jak się otwierają, to ja tam wlatuję i czy ja tam widzę Fenrisa? Widzisz mężczyznę, starca, który wpada na ciebie, odbija się od ciebie, patrzy na ciebie przerażony i wycofuje się do tyłu. Za jego plecami widzicie to Fenrisa, a za jego plecami jeszcze widzicie wielką tarczę wiszącą na ścianie. Napierdalam starca. Czekajcie, że tylko jeszcze przywołam Fenrisa. Chyba kawaleria biegała, ona zobaczyła... Wracamy? No, napierdalam go. Tak, tak. Okay. Wpierw bij, potem zadawaj pytania. Halo, halo? Cześć. Cześć. Widzisz, jak Tawiec dopada do drzwi i zaczyna w nie walić, krzycząc, prosząc o pomoc, robiąc jakieś różne dziwne rzeczy. I w pewnym momencie drzwi uchylają się na twoich oczach. Otwierają się do zewnątrz, tak jak wcześniej. I w tym momencie Tawiec już miał wybiegać, ale wpadł w Liriel, odbił się od niej, a ona z mieczem biega w niego praktycznie. Czy ja zdążyłem zrobić to, co robiłem? Ale przypomnij mi. Chowałem. A, tak, okay. Zdążyłeś. O! Jesteś, jak dobrze. Ja nie słyszę. Ja tam wpadam też za nią. Okay. I napierdalam gościa, no. To poproszę na trafienie w takim razie. A wiecie co, przepraszam, zanim na trafienie rzuć na inicjatywę razem z resztą, okej? Okay? 27. 22. Mogłem się tego spodziewać. 18. Reja, jeszcze jakbyś mógł dorzucić mi inicjatywę, Kuby? 8. Dobra. Olo, mam jeszcze jedno pytanie, wyślę ci na priv. Śmiało. Okej. Okay. Poczekajmy chwilę, tylko dowiem się, o co chodzi. Tak, widzisz go na ręku. Potężny magiczny przedmiot. Na ręku czyim? Tawiusa? Starego mężczyzny, którego rozpoznajesz w mgnieniu oka jako Tawiusa. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, na pierwsza jaka w inicjatywie jest Liriel. Czyli tak. Atakujesz, bez zastanowienia. Poproszę, ataki w takim razie. 15. Trafia. To jest 6 plus favorite foe za 4 plus jeszcze 1d8 w pierwszym ataku. 18, 21. 21 obrażeń w sumie? Okej. Okay. Tniesz go z całej siły, z całą wściekłością, tak, że bijesz mu właściwie ten miecz, tak, nawet nie tniesz, tylko po prostu wjeżdżasz w niego z tym mieczem, tak, że on wszedł cały w niego i widzisz przerażenie w jego oczach. W momencie, kiedy łapie się za tą ranę, patrzy na ciebie, nie, pożałuję cię, nie! Co dalej? Drugi atak. Czy my już mamy z piątego levelu, no przepraszam, te wszystkie umiejki? Tak. Cudownie, to w takim razie będzie jeszcze jeden atak. Za 10, ale chyba nie będzie. Myślam się. 10 nie wchodzi, nie? Dziesięć wchodzi. O.
jest 10. I jeszcze jeden atak z bonusowy, jeśli dalej stoi. Dalej. Poczekaj, za 10, tak? Stoi. 21. Trafiasz. Za 6. Kolejne cięcie. Wbiłaś po ten miecz, wyciągnęłaś, potem cięłaś po prostu dwa razy. Zostawiasz takiego X-a na jego klatce piersiowej. Nie ma na sobie żadnej zbroi. Widzisz, jak szata otwiera się właściwie po tych cięciach. I jego ciało również. Natomiast jest jeszcze przytomny. To ja stoję przed nim i warczę, no bo więcej nic nie mogę zrobić. Okej. Fenris, co robisz? Zdycham ciężko. Tak. Podchodzę do niego od tyłu i przebijam go na wylot rapierem. Próbujesz, ale robisz krok i odbijesz się niewidzialnej ściany i stajesz w miejscu. Okej. Okay. Kurwa, zjebałam, mam jeszcze jeden. A jak robię krok w bok? Odbijasz się i stajesz w miejscu. Okej. Okay. W takim razie wyciągam rękę przed siebie. I wokół niego pojawia się szkieletowa, duchowa broń, która go pochwyca. Poczekaj. Jakby tworzy przy nim tą rękę, nie? Rozumiem, że... Wiesz co, próbujesz go, ten czar rzucić w tamtą stronę. Ale czar rozbryzguje się o jakąś niewidzialną powierzchnię, całkowicie ci nakreślając, robiąc taką sferę dookoła ciebie tak naprawdę. Jesteś więziony w czymś. Mhm. Rzuć sobie na arkanę, poza akcją oczywiście, jeszcze pozwolę ci, powiedziałeś to, co się wydarzyło, może masz jakieś... 28. Jesteś pod kontrolą czaru, który kiedyś czytałeś. Jakimś cudem przy 28 nazywa się Wall of Force. Tworzy linię prostą przede mną, a nie dookoła. Nie, możesz. Możesz być tak. Sferyczny. Okay. Mhm. I wiesz, że nie można go nawet przejść, jeżeli się zmienisz. Przejdziesz do Eternal Plane. Ona to całkowicie blokuje. Okej. Okay. Natomiast jesteś pewny, że. Będziesz tu uderzał, będziesz w to wchodził, to ci nie zrobi żadnej krzywdy. Jesteś po prostu więziony. I trwa to 10 minut. Albo dłuż. No i przy 28 to mogę ci powiedzieć, że to spuszczenie, więc nie jest to jego koncentracja. Ja siadam w takim razie po turecku. I się przyglądam temu wszystkiemu. Z torbą na plecach. Okej. Okay. Nie na plecach, w boku. Przy boku ją mam. Jak coś, to... Dobra, nie masz. Dobra. Co robi w takim razie... Co tam jest następne? O, Grim, widziałeś niesamowite. Tak, właśnie zastanawiam się... W sumie to by było ten już, czy inspirację mogę jednak przerzucić tą inicjatywę, ale nie wiem. No dobra, dobra. Ej, no. No, nie, dobra, dobra. Czy jakbyś powiedział przed atakiem mam... Wiem. Dobra, czyli następna osoba to jest Amala. To ja wpadam do środka, przyciskając się obok tego Tabiusa i Liriel. I patrzę, szukam innego zagrożenia, skoro był w wielkim niebezpieczeństwie, to się rozglądam bardzo uważnie, czy coś czeka na jego życie. Bo ten starzec chyba nie, skoro uciekał. Wiesz co, widzisz Fenrisa, który próbował się właśnie odbić parę razy od czegoś, czego nie ma, i czar, który rzucił się, rozpryzgł wokół niego, robiąc taką sferę dookoła. Czy ja mogę krzyknąć coś w akcji darmowej jeszcze? Możesz spróbować. Dobra, no ja w takim razie krzyczę, żeby się pozbyć tego starca, bo nie jest tym, kim się wydaje, że jest. Okej, okay, nic nie słyszycie. Okay. Ale Liriel rzuć sobie na percepcję. 13. Okej, okay, wystarczyło, rozczytałaś to z jego ust.
Mhm. Mimo tego, że walczyłaś przed chwilą, to byłaś w stanie kątem oka go dostrzec. To, no, ale ja... Fokus na gościa jest. Ty przy 13 w takim razie jeszcze w tej, mimo że tam jesteś w werworze walki, widzisz, że ten mężczyzna rzuca ze sobą cień diabła. Nienormalnego człowieka. No dobra, jeżeli to widzę, to jest takie... Mówisz, uniesienie tylko oczu, jest takie złe syknięcie i że ty pierdolony, jebany, psi kultysto. Czy to rozejrzenie się i tak dalej traktujemy jako akcję, czy nie? Nie. To, bo jeżeli nie widzę innego niebezpieczeństwa gdzieś tam z zewnątrz, jeżeli co, nic innego nie zagraża, to ja atakuję jego wtedy. To słyszałaś to, ty jebany psi kultysto. Ty jest, wiesz, już przygotowanie, żeby znowu tam... Ciągam moją buławę, chcę wypróbować tą nową, czarną, piękną, zdobioną, która co prawda nie ma symbolu księżyca, ale niedługo na pewno jej zrobię. I uderzam go z całej siły. Spróbuj. 24. Bez problemu uderzasz go. Chyba tam nie masz tej buławy plus 1, ale 7. Masz. Mam plus 1. Bo mam... Czy masz? Tak, masz? Tak, to okay. Jest plus 7. Dobra. Kit. I roztrzaskujesz jego głowę. Widzicie, jak krew chlusnęła na kufry, które są tu porozkładane na stołach. Właściwie jeszcze opisując wam całą tę sytuację, wam szczególnie, bo biegłyście do środka, są dwa stoły, na których są dwa mniejsze kufry przywiązane łańcuchami do tych stołów. No i Fenris przy takim piedestale właśnie. Bez tarczy. Tavius, a właściwie coś, czymkolwiek to jest, pada na ziemię z głuchym łoskotem i wygląda na nieprzytomne, nieżywe. Widzicie Reję, która za wami, wchodząc z inicjatywy, ściska mocny miecz, ale kiedy widzi, szczególnie ty, Grim, bo jesteś z tyłu, kiedy Tavius pada na ziemię, zanim zdążyliście zareagować, delikatnie go luzuje. Tak się odwracam jeszcze do Grima. Grim, to było to wielkie niebezpieczeństwo, które samo uciekało od Fenrisa? Wiesz co, to jak Grim idzie jak w amoku, spokojnym krokiem, podchodzi do tego truchła i jeszcze wbija rapier w serce jego. Okej. Ja przechodzę nad tym trupem, dając jakby miejsce też Grimowi, posłyszę, że idzie, idę do Fenrisa. Tak, i tylko mówię coś pod nosem, typu zemsta i ciebie dopadła, Tavius. I też w myślach Grim, mając nadzieję, że jeszcze ten byt, z którym się skomunikował, czy tam ten byt się z nim skomunikował, wypowiadam, w sensie myślę takie słowa, że no chyba jednak moi sprzymierzeńcy są potężniejsi niż ty. Jest całkowita cisza, kiedy to wypowiadasz w swojej głowie. Ale też trochę luzuje chwyt z tego naszyjnika, który trzymałem w ręku. I podchodzę do tej tarczy, trochę zaniepokojony i cały czas ostrożny. Nie ma tej tarczy. Przepraszam, to był mój błąd w opisie. A, zapomniałem, okay. Że postać chłopaka uchowała. Okej. Czy ta bariera... Właśnie, podchodzisz do niego, w takim razie do Fenrisa, i czujesz barierę. Tak. Cały czas jest. Ja przykładam dłoń do tej bariery, tak. Ja patrzę, ja na nią patrzę i mówię 10 minut. Ja... Widzisz, tak, no, przy obserwerze to usta, ja widzę. Ja tylko mówię do Amalii, że... Widzisz, co zrobił z Fenrisem. To nie był mimo wszystko byle kto. Patrząc na Fenrisa, pokazuje na ciało Tavius'a. Podchodzę do Tavius'a i go przeszukuję. Pokazuje na palec z pierścieniem. Okay. Dobra, szukam dłoń. Chciałbym, żeby teraz wszyscy dokładnie pokazali, gdzie stoi. No ja tam, gdzie mam... Tak, gdzie jak jestem? Ja stałam, to ja to akurat podchodzę wiem, do Tavius'a.
I przeglądam mu dłonie, w sensie nie dotykam jeszcze na razie nic, ale wiesz, patrzę na te ręce, nie? W sensie wiesz, co jest. Nie, myślę, że stoję w tym samym miejscu, tak jak stałam tak naprawdę, to czyszcząc pewnie tą buławę gdzieś tam z tej jego krwi. Ja tylko patrzę, czy message zadziała na Fenrisa, czy nie? No staram się ten, pokazuję na... W sensie, no staram się message'em mu przekazać myśl, gdzie jest tarcza, widziałeś ją? W międzyczasie, Liriel, ty podchodzisz do ciała Taviusa, próbując go przeszukać. I nawet gdybyś nie była tak, nie miała tak wyostrzonych zmysłów, jak masz, to już na takiej odległości, jak do niego podeszłaś, widzisz, że spod jego skóry coś takie bąble przechodzą. Jego szata rusza się niespokojnie. Choć delikatnie, to niespokojnie. Dobra, wiesz co, to ja mieczem chcę rozerwać ten materiał i go trochę, tak się proszę, rozebrać, zobaczyć, co to kurde jest. Rozrywasz ten materiał i widzisz, że jego ciało, skóra właściwie nie poszerza się, tylko zapada się w środku. Całkowicie wsysając się do środka, jakby niknąc, to ciało w pewnym momencie po prostu zaczynając bardzo powoli, jakby niknie w żołądku, robiąc taką czerwoną dziurę, widzisz, w jego bebechach, która po prostu zaraz bardziej rozszerza, a ten Tavius, a właściwie jego truchło, znika. I widzisz, jak dłoń wychodzi z tej dziury, łapiąc za to cielsko, i druga dłoń, która próbuje to rozszerzyć. I widzisz twarz. Twarz diabła, która jest spowita całkowicie łańcuchami wokół swojej głowy. Widzisz dłoń, która sięga w twoją stronę. Proszę, żebyś rzuciła na inicjatywę wraz ze swoimi towarzyszami. 16? Poczekajcie. Nie. Ja zapomniałam. Tak. Dobra, poproszę te rzuty. Tak. No to ja sobie tak. Ja zapomniałam. O, 20 teraz, kurde. To ja mam advantage. Szkoda, Grim, kurde. Ja mam advantage. Że ta inicjatywa wcześniej nie weszła. Trudno. Też Ray żałuje. Masz advantage, tak, bo się dotknęłaś. Tak, dobrze, nie ci będzie. 11. Ku ucieszek. jeszcze może dotknęłam tego medalię. Niesamowite, 10. Ja to mam rzuty dzisiaj. No nie wiem, Olo. I zawsze. Raz mi weszł kryt. Dobra, Grim, jesteś pierwszy. Widzisz kątem oka, co się dzieje. Widzisz jakąś postać, która próbuje wyjść z cielska Taviusa Craiga. Właściwie dłoń na razie, która próbuje chwycić Liriel. Okej, to wiesz co? Koncentruję się na niej i przygotowuję reakcję, jak wyjdzie. Nie wiem, czy mogę już strzelać do niej, czy... Możesz spróbować zawsze, jeżeli chcesz, ale też możesz faktycznie przygotować. Nie, przygotuję reakcję i... No, oddam strzał. Dobra, na co dokładnie, jeżeli mogę spytać? Jak zaatakuje ta postać? Lir, albo któregoś z moich sprzymierzeńców. Kompanów. Okej, jasne. Coś jeszcze robisz? Ruszasz się, bo możesz się nie, przesunąć. Gdzie ja jestem? Na pewno. Tam, gdzie stoisz. Dobrze, powiedzmy, że odsunę się kawałek od tego czegoś. Tutaj Sany. Jeszcze tylko krzyczę do Amalii, że to jest to coś. Teraz rozumiem. Jest git! Teraz jest git, zobaczyłam. Ja chciałem tylko powiedzieć, to jest tak off-topowo, bo będziemy pewnie też potem gadać.
Ja miałem przygotowane milion dialogów Daniela Craiga, a go zamordowaliście na dzień dobry. I to miały być dialogi w stylu Imperator do Luka. A zamiast tego, czego w ogóle nie planowałem, bo on miał się zasłonić tą tarczą po prostu przed wami i z wami rozmawiać, wyszedł Phantom Menace i to Fenris jest Obi-Wan. I have a high ground. Ja stoję za tymi czerwonymi światłami. I musi to obserwować, i będę to. Tak, i poczekam, aż oni zginą i wyjdę i go zabiję. Tak. Rozetniesz go na pół. Ale nie ma dziury w ziemi. No szkoda. No nie możesz go zepnąć. Możesz go. Nie, w sumie jest w Tawiusie. No to go przepnę i on tak spadnie w dół. Dobra, sorry, myślałem to, bo tak się do mnie gotowało. Ze mną nie był taki rozmowny. Przepraszam. No wiesz co, bo chciałeś go zabić. Właśnie nie chciałem go zabić. No jak nie? Ja podejrzewałem, że ja miałem być Luke. Rzucałeś na niego czar, on nie wiedział jaki. Nie rzucałem na niego czarów. Sleep. To na sam koniec już. Grim. No to na sam koniec się wkurwił. A co ty Grim powiedział? Mówię, że znaczy, podejrzewałem, że to ja miałem być Luke'iem w tym zestawieniu. No i tu miała być niespodzianka. Wyszło i tak zajebiście bez Luke'a, więc... Dobra, wracając do naszej sesji. Zapomniałem, co się dzieje, bo jestem podekscytowany. Miałem powiedzieć, kto jest następny może na przykład. Tak. Zrobiłeś to, przesunąłeś się, tak, Grim? Tak. I dobra, celuję to, co wychodzi z ciała Tawiusa Craiga. Dobra, i przygotowujesz reakcję, w razie zaatakuje jak Liriel. Nie, sprzymierzeńca mojego, tak? Nie konkretnie Liriel. Spoko, nie ma problemu. Spoiler! Sprzymierzeńca. Nie, no bo myślałem, że chodzi o Liriel wcześniej. Nieważne. Okej. Okay. Teraz oczywiście robię wszędzie kółka zielone. Zamiast przesuwać ludzi. Ja szybko do taletki bym skoczył, co? Bo emocje tu buzują. W ogóle jak chcecie, to możemy sobie zrobić 5 minut. Takie na szybko. Możemy. Możemy. Znaczy ja mam pewnie dłuższą przerwę. No dobrze, no już nie mam pretensji. Jeszcze mam pewien pomysł, ale to zaczyna zaraz. Olo, dodajesz Ochatora do inicjatywy 11. Czy on przyleci z zewnątrz? Hator jest tutaj. Olo nie opisał, ale Hator jest tutaj. A, jest, prawda. I Hator... Nie do końca jest w tej barierze. Hator, wiesz co, ja myślę, że Hator siedział gdzieś na jakiś tym, myślałem, wiesz? Na jednym z tych ław bardziej. Czy on ma życie? 5. Dobra, to będziesz mi mówił. Tak, w sensie on nie jest w tej barierze razem z tobą. Mhm. Teraz jest, bo to już to wszystko, tak? Teraz jest to coś, co wychodzi. I to poświęca całą akcję, żeby wyjść. Jak nic nie robiąc wygląda? Więcej. Więc pojawia się wam przed oczami, właśnie chcę powiedzieć. Już wam pokazuję nawet, jak to wygląda, ale też opiszę. Diabeł pokryty, czerwone skóry, humanoidalna postać, pokryta wokół siebie łańcuchami, które zwisają też z niego, z takimi haczykami. Jego twarz jest też pokryta tymi łańcuchami. Tylko tak naprawdę widać tylko ślepia, które wystają z przekrwione ślepia wystające z pomiędzy tych łańcuchów. Będzie bez... No. Ja wam wstawiam na stolik, tak żeby reszta też widziała, jak to wygląda. Tak myślałam, że to tu. Więc to jest jego tura i teraz Fenris. Ale powiedz mi, jak wysoko tutaj jest? 2,7 metra. Okej. Okay. W takim razie nic. Fenris siedzi. Thanks for nothing. Okej, siedzisz po prostu.
to robi Hathor? Hathor podlatuje... Właściwie jakie polecenia mu wydać? Znaczy, no... Jakby... Hathor, tak, okay. Hathor podlatuje, latając wokół tego i dekoncentrując go, dając akcję pomocy następnej osobie, która będzie atakować, żeby miała ułatwienie. Okay. Wiesz co, ja go usunę z inicjatywy. Okej, okay, dobra, to... jeżeli tak to wychodzi, no to spoko. To... Łatwiej mi to życie. I tobie też podejrzewam. Okej, okay. Lirio. To stoi przede mną, si? Tak, i rozgląda się lewo, prawo. No żeż, kurwa mać! I cała bateria w to gówno. Pamiętaj, że z ułatwieniem. Z ułatwieniem? Nice. Tak, dzięki Hathorowi. Okej, okay. On w momencie, kiedy próbujesz go zaatakować, wykorzystuje swoją reakcję i chciałbym, żebyś opisała postać, która jest dla ciebie najdroższa. Nie ma szans, nie powiem tego na głos. Możesz napisać to w takim razie na czacie, do mnie prywatnie, a ja to po prostu przekażę. Okej, widzisz tą postać w ucieleśnieniu tego diabła. Zamiast tego diabła widzisz tą postać. Chciałbym, żebyś rzuciła w takim razie wisdom saving throw. 14. 14 wystarczy. Więc zaatakuj, jeżeli chcesz. Już wiesz, takiej konsternacji kilka razy mrugnęłam i jeszcze bardziej się najeżyłam. Trzaskam w to coś. Okej. Okay. Pierwszy atak. 16. Wystarczy. Za 7 plus favorite foe w to wbiję od razu na koncentrację ostatnie, czyli 7 plus 4, czyli 9 w sumie w pierwszym. Czekaj, zaznaczmy tym kolorem, że jest favorite foe i... Jaki piękny fiołkowy. I ile, przepraszam, obrażeń? 9 w sumie. 9, potem ten z Gloomstalkera 27. Naturalny 20. Mm. Oh, wow. Albert, czy. Przepraszam, że tak mały off-top. Czy Reja też powinna mieć piąty poziom? Tak, zdecydowanie. W międzyczasie zwanym. To jest za 9 plus. Ale ona w paladyna. Tak, si, si. 9 plus 11, 20 w sumie. Tak. Obrażeń. Okej, okay, nice. Potem ekstra atak, czyli drugi atak w mojej normalnej turze, 21. Również trafiasz. Za 8. I bonusowa okay. Akcja. 24. Za 5. Słuchaj, on odwrócił się w twoją stronę po pierwszym ataku. Spojrzał na ciebie. Kolejne ciosy po prostu w szaleńczym szybkości lecą w niego. I teraz jest Reja. No dobra, w takim razie Reja atakuje go. Czy ona flankuje razem z Amalą? Tak, zdecydowanie. Mhm. Co ona robi zamach swoim dwuręcznym mieczem? 17? 17 wystarczy. I ona marnuje komórkę pierwszego czaru, żeby walnąć go smite'em. Dodatkowo jeszcze. Oczywiście jest diabłem, więc... Mhm. Więc to jest 8 obrażeń zwykłych. Daj mi sekundkę, bo chcę właśnie sprawdzić tylko... 2d8 ekstra to plus 1d8, dobra, czyli 3d8 od światłości. I 19 od światłości. Okej.
to widzisz, że go aż tak się odchylił w jedną stronę, ale spojrzał, nie wydając żadnych dźwięków z ciebie, oprócz tych brzdęków, płańców, które ma na sobie. I spojrzał w jej stronę. I to jest wszystko. Mala. W bonusowej akcji ściskam mój święty symbol Selun i rzucam Spirit Shroud, coś tak czyta, Shroud, Spirit Shroud. To jest taki czar z trzeciego kręgu, że jakby przywołuje duchy zmarłych, które są niewidoczne i niewykrywalne, można tak powiedzieć. I one jakby będą mnie wspierać w tej walce. Tak, niematerialne i niezniszczalne to są duchy, które będą krążyć po prostu po tym pomieszczeniu. Za każdym razem, kiedy trafię stworzenie w promieniu 10 stóp od siebie, to zadaję dodatkowe obrażenia i mam 3 do wyboru typu obrażeń, ja wybieram od mrozu. Więc będę zadawać jeszcze dodatkowe 1d8 obrażeń od mrozu. Czy ty ustalasz tak, te obrażenia na nie, całość? Nie, na całość niestety, nie mogę ich zmieniać. Tego co widziałam. A za dużego wyboru też tam nie ma. Mogłaś radiant wybrać. Mogłam, ale podobno. I w takim razie... No i atakuję go po prostu tą buławą czarną, mroczną, która niedługo będzie pięknie zdobiona w księżyce. I atakuję go, flankując pewnie z Rayo. Okej. To wyspokuje. Dobra, 15, czyli 26. Zadaję piękne 5 plus 1d8. Czy 1d8 tych mroźnych, tak? Tak. Plus 1d8 tych mroźnych i to jest 8 plus 8 mroźnych i pamiętaj, że to jest magiczna. Poza tym, skoro on dostał te obrażenia, że zostały zadane, to już ci mówię. To on się nie może regenerować aż do początku mojej następnej tury. Jeszcze jego prędkość może zmniejszyć. Tak, i generalnie on się porusza 10 stóp. Ma zmniejszoną prędkość o 10 stóp. Fisk odsuwa się od całej tej zamieszaniny. W sumie to jest odsunięte, więc po prostu wyciąga łuk i strzela w kierunku tego czegoś, z którego wy to atakujecie. 16 plus 3 to trafia i on ma sneak attack, więc to będzie 6 to będzie w sumie 9 plus. Dobra. 11. Jedna strzała poleciała w jego stronę, wbijając się w tył jego głowy. I w tym momencie widzicie, że za Reją łańcuch z jednej skrzyni zaczyna się poruszać i próbuje zaatakować Reję. To jest jego atak, czy nie? To diabła? Jeszcze leci... Tego diabła, tak? Znaczy, ten łańcuch nie jest jego integralną częścią, ale domyślasz się, że on nim kieruje, bo widzisz gesty dłuższe. Okej, okay, no to wtedy leci jeszcze bełt w niego. Co za sentinel? Tak, ja też mam sentinela. Dobrze, to poczekajcie, najpierw Grim. Czy muszę, zanim powiesz, czy wchodzi inspiracja, czy... Tak, zanim... No to sobie zużyję. 27 to raczej wchodzi. I ty trafiasz w tego diabła, tak, nie? Tak, 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 diabła. Za 16. Okay. 16 wystarczy. A, to jest obrażenie. Tak. Okay. I to wszystko. Jakby to była moja reakcja. I teraz sentinel.
Tylko poczekaj, 23. Jak ten Centelino brzmi? Jeżeli ktoś w promieniu, kto jest ze mną w zwarciu, czyli jest w promieniu do mnie 5 stóp, zaatakuje nie mnie, a innego mojego towarzysza, to wtedy mogę zaatakować. Ja muszę przeczytać. On chyba reje. A nie, dobrze. To jest one creature, tak, która się... On musi być. Znaczy, no nie do końca on jakby, nie? Tylko ten... Właśnie co to zaczynać w trzecim sekundę. Bo on ma właściwie przyzywa animowane łańcuchy. Ale to może być jego czar. Czyli jakby spiritual weapon taki? Czy... Tak, ale z kolei czary nie powinny wywoływać reakcji twojej. Sentinelowej. Bo tam jest chyba napisane, że mela, tak. Ja już ci to wstawiam. Makes an attack. Nie mam mela attack. Tylko jest po prostu atak. Tylko ja muszę zrobić mele. Ja nie mogę innego, nie? Okej. Zrobiłem błąd, ale już niech będzie, że na waszą korzyść. On nie powinien poza swoją turą robić tego. Więc wywołajcie po prostu tego sentinela. To 23. Trafia. 10 plus to 8. Rozum. Czyli mamy 10 normalnych, opuchowych i 5 od mrozu. Okej. Okay. Green. W sensie moja tura już jest, tak? Zgadza się. Okej, okay, no to... Strzelam w niego dalej. 17. Wchodzi. I ze sneak attackiem jest za 10. I od razu leci drugi bełt. 26 trafia, zakładam. I drugi bełt trafia za 8. Czyli łącznie 18. Widzisz, że diabeł zaczyna się chylić na nogach, ale jeszcze stoi. Okej. Okay. Teraz jego ruch. I on jakby nie atakuje do końca was, tylko po prostu widzicie, że wokół niego łańcuchy zaczynają się ożywać, ruszać się w różne strony. I też te łańcuchy, które ma na swoich dłoniach, zaczynają się wić jak niespokojne węże. I każdy z nich, czyli te, właściwie tam gdzie są te skrzynie, to jest 10 stóp zasięgu. Dobra, czyli wszystko nie można się minąć. Najpierw zaatakuje Grima, jeden. Jako, że był ostatni, kujący. To jest 10? Nie. Świetne rzuty. I drugi łańcuch próbuje zaatakować... dobra, żeby być sprawiedliwym. Raz, dwa, trzy, cztery. Te cztery. Amale. To jest, już mówię. Siedemnaście? Bo mam 18. Fair enough. Nie pamiętam, że macie armor klasy. Fair enough. Fair enough. Spoko. Okej. Okay. Fenris medytuje. Na zamknięte oczy. Nie patrzy na to. Świetnie medytuje. A Hator dalej jakby przeszkadza. Dobra, dobra. Czyli ułatwienie do pierwszego ataku. Liriel. No to pakuje całą, ale Tyrell znowu w Lego jak dalej stoi. 11. I znów widzisz tą postać przed swoimi oczami. To nie atakuje.
jeszcze na Wisdom. 9. Okej, jesteś przerażona. Muszę się chyba odsunąć, nie? Nie, nie musisz się odsuwać, ale nie możesz się przesuwać do niego i masz utrudnienia do ataku. Zrobię na 0. A, no dobra, no to tak czy siak pierwszy by nie wszedł. Tam miałam 4 jako pierwszy wynik, czyli ty będzie 11. Chyba nie wchodzi. Nie. Drugi. Widzisz, że zasłania się 13. Łańcuchami. Znów łańcuch oplata się wokół twojej broni i oparuje. To jest takie wściekłe warczenie i próba przebicia się przez to i ostatni atak. Nie. No Lir tylko warczy pod nosem i walisz na oślep w sumie teraz. Real dalej mieczem próbuje ciąć z ułatwieniem, bo flankuje. 18. Trafia? Przepraszam. 12 i wykorzystuje komórkę drugiego kręgu, żeby walnąć Divine Smite. To są 4d8. 11 od miecza i 20 od światłości. Okej, okay, widzicie, że na waszych oczach Reja... Możesz opisać właściwie co... Wiesz co... ten portal dalej jest otwarty? Wiesz co, no, Reja jakby zamachuje się, tnąc na wysokość jego głowy, żeby głowa odleciała, dekapitując tej rany, z tej odciętej głowy, eksploduje taka świetlista poświata od jej tego smajta, od tego ugodzenia. Po czym ona tylko kopie w klatkę piersiową, żeby on wpadł do tej dziury pośrodku, która jest z powrotem do piekła. Okej. Okay. I w momencie, kiedy to połowa ruchła wpada, potem druga, portal zamyka się za nim, ale wciągając całkowicie ciało Tabiusa to również do tego portalu. Na środku widzicie osmalony ślad w miejscu, gdzie był przed chwilą Tabius, a nad nim stał diabeł, ale nic więcej. Pozostajcie w ciszy. Łańcuchy oczywiście opadły w momencie, kiedy... No i teraz, Grim, rozumiem, czemu mówiłeś o tym wielkim zagrożeniu. No, a teraz będziesz mi wierzyła, że to coś starczy jest złe? Jeśli o to chodzi, to musisz mi wytłumaczyć. Bo z moich doświadczeń wynika coś całkowicie przeciwnego, więc... Spróbuj mi wytłumaczyć, czemu twierdzisz, że to coś starczy jest złe. Dobra, słuchaj. Będąc sam z wami w tym pomieszczeniu dziwnym, to coś skontaktowało się ze mną. Próbowało mnie przekupić, żebym przekonał cię, żebym skłamał tobie i pomógł jakby utrzymywać to kłamstwo, żebyś uwierzyła, że to coś jest dobre. Tylko... Rozumiesz, jaka tu zachodzi... A czym cię próbował przekupić? Albo próbowało? Tym, co przed chwilą zrobiliśmy, czyli zajebaliśmy tego ohydnego starucha. To ma sens? W sensie... Poza tym, to tu jest dalej i odwracam się w stronę Fenrisa. Gdzie jest ta tarcza, Fenris? Fenris już... Fenris ma zamknięte oczy, jakby dalej medytuje. To okej, ale słyszę. Się... Dalej jest ta Wall of Force? To nie zniknęło? To jest na koncentrację przecież. Nie jest, bo jest rzucone z pierścienia. Nie jest, jak jest rzucone z magicznego przedmiotu. Chociaż ten przedmiot zniknął, więc w sumie to znika. To też. I Amala, no... Ja to wszystko wiedziałem od tej postaci, która się ze mną skontaktowała, więc... Ona chciała ewidentnie, żebym cię okłamał, wiedziała, znała moje słabości, wiedziała, że ja przyniosłem ten przedmiot tutaj, więc to był ewidentnie byt z tej tarczy. A, i tak. Uwierz mi, że
miałem chwilę zwątpienia, ale wiedziałem, że damy radę tutaj zniszczyć Taviusa. Czyli ten byt próbował przekupić cię informacją o tym, gdzie jest Tavius, żebyś mógł dokończyć to, co chciałeś zrobić. Tak. W zamian za to, żebyś ty powiedział mi, że jesteś pewien, że ten byt jest dobry. Żebym pomógł temu bytowi okłamać cię, że on jest dobry. Ale on ci mówił, że masz mnie okłamać, czy przekonywał ciebie do tego, że jest nie. dobry? Nie. Właśnie. Po co? To była jedna z rzeczy, które... dla których się nie zgodziłem, bo... no, powiedział mi, że mam cię okłamać, że ten byt jest dobry, tak? Że mam podtrzymywać jego wersję. Podtrzymywać... nie rozumiem. W sensie, weź tego poprawkę na jedną rzecz. Byliśmy w pomieszczeniu, które po środku miało wielki krąg do wieszczenia za pomocą energii piekielnej. Czy to nie ma... nie miało wpływu na to, co zobaczyłeś i usłyszałeś? Jesteś pewien? Jestem... Amala, jestem pewien na 100%. Ten byt wiedział, że... w sensie, on wiedział, że przyniosłem tą tarczę. Wiedział, że Fenris jest tutaj. Wiedział, że został użyty potężny pierścień do jakiegoś zaklęcia rzuconego na Fenrisa. Dowiedziałem się tego wszystkiego od tego bytu i też nie bez powodu mówił o tobie. Ale nie rozumiem, czemu chciał mnie przekonywać do czegoś, o czym już byłam przekonana. Nie wiem, może żebyś nie zwątpiła, może żebyś miała potwierdzenie, może Fenris by cię przekonał, Fenris, że... Fenris staje się, prostuje, otrzepując się, jakby. Czemu w taki sposób? W sensie... Ponieważ to... tylko ty wierzyłaś, że to jest dobre. Tylko ze mną rozmawiało. I tylko no widzisz, ty to przewierzyłaś. Nie widzieliście go. Może jak ja bym był jeszcze tym, który cię przekonuje, to Tavius to nie wiem, jakaś sprzeczka by między nami wynikła i... Tavius no... chciał wydostać tą tarczę stąd. Nie wiem gdzie. Nie zdążyłem zdobyć tej informacji. Masz tą tarczę, Fenris? I tak i nie. Co to znaczy? Nie, mów już zagadkę. Ona tu była na pewno. Była. On mówił, że... on jest z Taviusem, że Tavius jest przed nim. Na razie tarcza nie ma na niego. Jest ta tarcza. Nie znajduje się, gdzie jest ta tarcza? Nie znajduje się w tym wymiarze. My wiemy, że on ma back of holding? Rzuć na inteligencję, żeby być sprawiedliwym. Czy pamiętasz takie szczegóły? Ja, no, wiemy chyba. No jeżeli jesteście pewni, że... Tak, wiecie, pytanie, czy wiedzą, wiecie, no, jak działa dokładnie. To życie na to. To nie jest taka common wiedza? No nie, no magia nie jest common 17. Wiedza. To wszystko. Raczej wiesz. Znaczy, może nie do końca jak to działa wszystko, ale że tam jest jakaś taka dziura. Że się wkłada. Bez dna to trochę tak, no. Henry, co zrobiłeś z tą tarczą? Do torby ją wsadził. Schowałem ją. Bo do tej torby. Okej, zacznijmy od początku. Co Tavius w ogóle ci powiedział? Na jaką cholerę tu przyszedłeś sam w ogóle? Chciałem zbadać tą tarczę, zanim Amala tu przyjdzie. Po co? Okej. Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć. Pojawiać się wizję czegoś, co mówi, że jest święte. Nie, i to że... stoi w białej poświacie, wyglądające jak ucieleśnienie dobre. No właśnie. I mówi, że chce się stąd wydostać i że jest zamknięte w tej tarczy. Oszukane i uwięzione. Później trafiamy do lochu, gdzie Reja zachowuje się dziwnie i spogląda w jej stronę. Ona patrzy na ciebie i widzisz, że przed chwilą jeszcze, zanim powiedziałaś jej imię, patrzyła tempo w Taviusa. Nic nie robi. Znaczy w to gdzie zniknął Tavius właściwie w tym momencie. Powiedziałaś, podniosła wzrok na ciebie i spojrzała na Malę i speszona spuściła z powrotem oczy. Rejf to nie mierze. A jak się zachowywała?
Dobra, nietypowo, jest zestresowana. Dalej. Rzuć sobie jeszcze Fenris na przekonywanie. Sześć. Wolałem sprawdzić tą tarczę zanim trafi w twoje ręce. Dlatego sam wpakowałeś się w pułapkę. Nie wpakowałem się w żadną pułapkę, wszystko było pod kontrolą. Siedziałeś w klatce. On też. Nie miał się stąd wydostać. Czym był zamknięty w ogóle w skarbcu? Bo go zamknąłem. Żeby mi nikt nie przeszkodził w badaniu tarczy. Ale to co, on tu siedział? Czekał na ciebie? Był schowany pod stołem. I wskazuje stół ten po lewej stronie. Jak patrz. Tak, widzisz, że na każdym z tych stołów jest jakaś matka i można wejść pod stół. Tak wpadek człowieka. Mował się niczym szczur. Tak. A stąd Hator. Hator miał mi pomóc trochę go znaleźć. Jednak widzi niewidzialnych innych. Chodź tu, tu już go tak biorę. I na ramię sobie kładę. Poza tym... Nadal było to dalej, strasznie lekkomyślne. Nie tylko Reja zachowywała się dziwnie. Patrzę teraz na Grima. Grim też nie był sobą. Co? Nie byłeś sobą. Zawsze jak wchodzimy gdziekolwiek, zachowujesz się racjonalnie, myślisz zimno. A teraz latałeś jak poparzony. Nie wiem, w którym momencie... Poszedłem szukać... Tak, bo zajmowaliście się pierdołami, a mieliśmy jeszcze... kupę roboty tutaj do wykonania. Zresztą... Chciałem znaleźć tego gnoja. Ty mi znalazłeś. No, znalazłem. I w sumie, gdyby nie to, że tak latałem, to... Sam byś siedział tutaj z tym... kurczywikiem. 10 minut bym posiedział i żadne ciebie się skończyło. A potem co? Zabiłbyś go i demon wyszedł na ciebie? Czy nie. Ja go nie chciałem zabijać. Bez konsultacji z wami i bez wyciągnięcia z niego informacji. Wiem, że traktujecie mnie jak osobę w gorącej wodzie kąpany. O, witam w klubie. Bo ja też tak traktuję. Ja się nie odzywa przez całą tą rozmowę. Widzę, że... zastanawia się nad czymś. A Fisk stara się nie być zaangażowany w tą rozmowę, bo... Widzicie takie... Lepiej, żeby się nie odzywał. Tak się to pewnie domyśla. Dobra, co jest w tej tarczy w takim razie? Nie wiem. Nie udało mi się wydobyć nic dobrego. Tu się zgadzam z Fenrisem w 100%. Co mamy z nią zrobić? Według was? Znam jedną osobę i wy o niej słyszeliście, która zajmuje się demonicznymi rzeczami? To diabły. Diabły, demony, jeden pies. Fenris, a jak? Tavius zareagował na... Nie wiem, ty zabrałeś tą tarczę... Widział to, czy... W momencie, kiedy wziąłem, użył pierścienia. To wszystko to jest jakaś pierdolona gra. Próbował mnie uśpić. Próbował udawać, że... o niczym nie wie, że został porwany przez Vantampur. Ale kiedy skupiłem się na jego myślach, to... wiedziałem, że łamie. Nie wiem. Na pewno nie możemy nic zrobić pochopnie z tą tarczą, bo... Mówię, teoretycznie... Wydaje mi się przynajmniej, że to ten byt ze mną nawiązał kontakt i próbował mnie przekupić, ale... też nie mam pewności, że to... Co jeżeli właściwie Amala ma rację? Może to... Nie, coś nie ma racji. Skądś z innego miejsca próbowało
mnie zmylić. Nie masz pewności, Fenris. Po prostu zróbmy tak, jak mówisz. Zanieśmy to komuś, kto zna się na takich rzeczach. Na pewno z nami ta tarcza jest bezpieczniejsza. Nikt nie zrobi żadnego rytuału, nie poświęci nikogo. Strasznie cię wycieńczyła ta walka, Fenris. Czujesz się dobrze? Pierwszą skrzynię. Liria otwiera pierwszą skrzynię właśnie przy was. Do kogo mówisz, czy czuję się dobrze, bo nie do końca to było pan? Nie, ja pytam się ten, ta. Kogo? A, Fenris. Chyba masz przejebany, ale... Wyjaśnijcie potem. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ja podchodzę i jeszcze ci pokazuję medalion, amulet. Mógłbyś zobaczyć, czy to jest... Mam nadzieję, że to nie jest magiczne i będę mógł sobie to zachować. Przyglądam się temu? Co to ja za też patrzę, tego? Skoro to obok mnie to... Widzicie symbol, szczególnie te Amala rozpoznajesz w pierwszym rzutem oka. Jest to symbol Torma. Fenris pewnie po jakiejś chwili dochodzi do ciebie. Widziałeś te same symbole zresztą na Rei. Bardzo dobrze wykonane, chociaż z nas już swój czas, jakby tam... No, widać, że jakby korozja gdzieś tam trochę go pożarła, nie? Ale jest to bardzo porządny, święty amulet. Nie wiem, musiał się na tym skupić, czy to jest magiczne, czy nie. Ale symbol Torma. No na razie chowam go. Dobra, nie mi trężmy tu czasu, bo jeszcze nie wiadomo, ile jest tych kultystów. Proszę. Wolałbym kultystów, po co? Mówię, że mogą nam wyjść jeszcze na kark. Kolejna skrzynia. Wrogów kupa, to Infendris dupa. Tak. Się z krową na łeb zamieniłaś? Oho! Nie wiem, co powiedzieć. Dobra. Odchodzę od Fenrisa i podchodzę jeszcze do nieotwartej jakiejś skrzyni. Ja też. Jest jeszcze, są jeszcze cztery, ale Liriel właśnie do jednej podeszła, więc zostały trzy wolne. To podchodzę do jednej i... Dobra, to Liriel, Grim poproszę i Amala proszę o rzuty na narzędzia złodziejstwa. No tak, ja widzę, że są zamknięte, to ja tylko macham rękami i idę do Rei. Okej, Liriel. Wykrzywiać się z twoich wytrychów. Masz jeszcze lewą parę. Lewą tą skrzynię, idę do innej. Okej. Grim, otwierasz kolejną i w kolejnej widzisz 100 sztuk złota. Okej. Będzie to podział. Jak widzę, że Liriel nie otworzyła tej jednej skrzyni, ja podchodzę do niej, wyciągam klucze, które mam i patrzę, czy pasuje. Ten mniejszy pasuje. No to otwieram. Dobrze, otwierasz. W tym, który otworzyliście, jest 100 sztuk złota. Czy już trzy razy w sumie, bo jak przeglądasz się z ramieniem Liriel, to jeszcze jedna skrzynia była tak samo zapełniona. Mhm. Czyli zostały dwie. No ja jedną próbę też otworzyć, tak zaliczam. Dobra. Każdą. Lir, łap klucze, będzie łatwiej. Nie, przepraszam, jest 8 w sumie. 23, jak skończę. Dobra, te klucze. 23. Otwierasz kolejną, Liriel, i widzisz w środku, na takim jedwabnym poduszce, zakrzywiony sztylet. Ostrze z kości słoniowej, z runami. Jakie masz języki? Smoczy, elfi, orczy i leśny. W smoczym nazywający kieł, ten sztylet, i kościaną rękojeścią owiniętą skórzanymi paskami.
i wysadzono ją wysadzaną, ta rękojeść jest wysadzona klejnotami. Natomiast jest on w dwóch częściach. Kolejna skrzynia, która zostaje otwarta przez kogoś z was, muszę nieistotne kogo, macie klucze, już zorientowaliście. Jest w niej 100 sztuk platyny. W kolejnej również jest 100 sztuk platyny. Czyli dwie skrzynie po 100 sztuk platyny. I w ostatniej widzicie 20 azurytów. Są to kamienie warte mniej więcej 10 sztuk złota na rynku. Ja ogarniam ten sztylet. Okay. Ile łącznie było tego złota, ktoś zapisywał, czy... W sumie są trzy skrzynie po 100 sztuk złota, dwie skrzynie po 100 sztuk platyny, jedna skrzynia, w której był ten sztylet połamany, jedna skrzynia, w której były te azuryty, czyli 20 azurytów po 10 sztuk złota. I w pierwszej, które teraz widzicie, że Liriel jeszcze tworzyła w trakcie waszej rozmowy, jest 30 sztabek Elektrum. Każda mniej więcej warta po 10 sztuk złota z herbami górów. Po 10 sztuk złota każda? Mniej więcej. Ja próbuję tak, wiesz, pocieszyć Reję trochę, ją tak zagadać, żeby się trochę uaktywniła. Wiesz, jakoś tak ją trochę uspokoić może. Okej. Jak? Słowami pociechy. Okej, postaraj się to powiedzieć, bo nie wiem, co mam odgrywać. Jak się czujesz, Reja? Lepiej trochę po zgładzeniu wielkiego demona prosto z piekieł, który wpadł tutaj przez jakiś dziwny portal w ciele zmarłego? Jeszcze zanim tu weszliśmy, sądziłem, że będę się czuła lepiej, kiedy Tavis zginie. Czuję pustkę. Czemu? Grim trochę nasłuchuje tego. Mhm. Patrzy na Fenrisa, który się zajmuje skrzyniami. Ja się nie zajmuje skrzyniami, absolutnie. Olał je. Dobrze, co robi Fenris w takim razie? Fenris jest z boku gdzieś, jakby... Chce wykorzystać sytuację, kiedy zaczął gadać bardziej, jakby... Do Lir będzie chciał podejść. W każdym razie... ona tak się spojrzała lewo-prawo. W takim razie, tak dyskretnie, przyciszyła głos. Coś słyszałam w głowie. Co? Głos. Co mówił? Podjudzał mnie. Kusił. Obiecywał. A ja mu wierzyłam, jak głupia dziewucha, która nie jest paladynką. Czuję się równie brudna jak ten śmieć, który zginął. Ja nie jesteś brudna. Mam ochotę na... stąd wyjść i zapomnieć o tym wszystkim. To, że czasem... To coś w tej tarczy nie jest normalne. Jeżeli to, co Fenris mówi, jest prawdą, to... Pamiętaj, że ja też słyszałam to coś z tej tarczy. Ja to widziałam i rozmawiałam z tym. Było pewnie, jeżeli to był ten sam byt, to zachowywało się inaczej. A co jeżeli pokazywał ci tylko część prawdy? Nie, dopuszczam teraz taką możliwość. Nie twierdzę, że jest to jakiś dobry, uwięziony byt. Mógł mnie oszukać zresztą, jak wiele razy bywało wcześniej. Coś do mnie mówiło i coś mówiło do Grima i coś mówiło do ciebie. Czy jest to przypadek? A mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu, prawda? Kładę Rej rękę na ramieniu i mnie też to kusiło, ale nie daliśmy się Reja, więc jest wszystko dobrze. Reja milknie.
Teraz musimy dokończyć tylko robotę. Zaniesiemy tą tarczę gdzie trzeba i... jeszcze się policzymy z tym czymś. Właśnie, co dalej? Co dalej? Fenris, mówiłeś, że znasz kogoś. Jakby... I tutaj pojawiam się ja, jakby, Olo, jakby ja chciałem wykorzystać sytuację, kiedy oni rozmawiają, podejść jakby do Lir. Okej, okay, no to słyszycie tego, jak Fist też tam krzyczy. Bo jakby ja chciałem podejść do niej, nie wiem, to się rozwidzi, dlatego chcę powiedzieć wcześniej, bo chcę ją chwycić za rękę i poprowadzić ku wyjściu. Okej. Okay. No, macie okazję na pewno. Nie wiem, czy ona się wyrywa, daje... Bo ona tylko zabiera ten sztylet. Jakby z dala od wszystkich i jakby za drzwiami chcę jakby postawić ją przed sobą, tak... Co jest, Lir? Nie mów, że nic. Wiesz, co to jest? I pokazujmy ten sztylet. Sztylet? Go gdzieś chował. Wszystko w porządku? Coś się stało podczas tej walki? Czemu by miało? Normalnie się tak nie zachowujesz? Znaczy, prawda? Zawsze jesteś... Niedziele i święta jestem gorsza. Nie o to chodzi? Jesteś cała blada? Roztrzęsiona? Nie. Wcale. Powiedz mi lepiej, jak ty się czujesz. Ja w porządku. Nic mi się nie stało. A co ci wpadło do łba, żebyś tam sam? Memu. Czy kiedykolwiek musiał mi coś strzelić do łba, żeby zrobić coś takiego? A gdyby cię zabił? Albo wysłał do El Turel, albo nie wiem. Miałem kilka. Ruszył i miałem, kilka... miałem kilka asów w rękawie, byłem bezpieczny. Tak, bardzo. Szczególnie za tą ścianą. Za tą ścianą byłem bezpieczniejszy niż wy przed nią. To też prawda. Powiesz mi, co się stało? Nie tu i nie teraz. Później. Na razie musimy ich stąd wyciągnąć w jednym kawałku. I jak najszybciej stąd iść. Ja jakby przytulam Lirię w takim razie jeszcze na te słowa. To jest tylko takie... Jestem głodny. Taki kot. Taki kot za karki wysody. Trzy poklepnięcia z nocy, żeby wystarczy. Chodź, kotka. Muszę zobaczyć, przestań. Dobra. Ja widzę takiego Fiska, który tam jakby ja wchodzę i odwraca się i chodzę do środka. Takie nope. Fisk w międzyczasie tylko zdążył jeszcze powiedzieć, jak oni byli na zewnątrz. I tu pojawiam się ja. Właśnie ja. I Sylwira może nam pomóc. Dobra, ty daj mu mówić. Co? Daj mu mówić. Nie. Nie. Here we go again. Mówi Grim po elficku. Sylwira Sabikas jest arcymistrzyni, która zna się na demonach i nie tylko. Diabłach się zna, czy nie? Diabłach też. Też. Zna się też na innych magicznych. Chciałem powiedzieć sferach, ale też będzie. Magicznych. Rzeczywistość. To nie pasuje. Wiesz co, jakbyśmy mogli jednak mówić oddzielnie. Zdecydowanie. W każdym razie... Tak. Sylwira jest... Bardzo potężną arcymistrzynią. Arcymagiem. Magii. Czy ja... Ja mówię przecież... Ty dla niej pracujesz, czy ja pracuję? Współpracowałem z nią? Ty też? Ty z nią współpracowałeś. No. Ty z nią współpracowałeś. Zanudaj mi cierpliwość. Ja tak... Ile ona ma lat na Selun, czy na innych bogów? O kobiety o wiek się nie pyta. Kiedy z nią współpracowałeś? Nieistotne? W każdym razie... czy ja to wiem, czy nie, ale ona też się zna na łamigłówkach. Okej. Okay. I zna się...
Znaczy nie, no Fisk wam powiedział, że ona pewnie będzie potrafiła to otworzyć. Dobrze, w każdym razie udaję, że tego z Fisk nie powiedział. I pewnie będzie potrafiła rozwiązać to. Wyciąga tą... tą łamigłówkę. Tą łamigłówkę, tą kość. Co to jest, pyta się Reja. Diaboliczna... No i tutaj pojawiam się ja, drodzy państwo. Łamigłówka. Fiska, kto? Co Fisk? Czuję, wiesz? Co Fisk? Co chciałeś powiedzieć? Nie miałeś jakiegoś knebla na ustach? Fisk, czy ty pierwszy raz trafiłeś na kogoś takiego podobnego do ciebie i kto zaczął cię irytować? To teraz witaj w naszym świecie. Dobra, Fenris, daj mu powiedzieć. No co ty? Pojawiasz się, Fisk. Co taki... Ty lepiej powiedz, co ty się tak wkurzyłeś, jak byliśmy na korytarzu. Nie twoja sprawa, mów co wiesz. No, Fisk, wie kurwa tyle, mać, pośpiesz wie, wie tylko tyle, że Savika może nam pomóc z tą tarczą, no i możemy się do niej udać. Candlekeep ma swoją siedzibę. Daj mu powiedzieć, może no. Wie coś więcej. Sewiraz Fikas mieszka w Candlekeep i prawdopodobnie będzie mogła nam pomóc tworzyć tą magiczną łamigłówkę, piekielną łamigłówkę, która prawdopodobnie skrywa jakieś... Co Fisk? Dowód na to, że Tavius jest temu wszystkiemu winien, oprócz tego, że zniknął w piekielnych odmętach? Znaczy, to już tam jest mniejsze. A ty nadal potrzebujesz tego dowodu? No tak, dla Sylwiry. Obiecałem przynieść. Pracuję dla niej. Niech cię kurwa zbroi. Dzięki! Biorąc pod uwagę to, że jej ostatni asystent zmarł, to raczej nie ma dużego popytu. W każdym razie, przedostatni. Jeszcze jeden pomiędzy. To byłeś ty? Nie. Nie, to nie mogłeś być ty. Nieważne, w każdym razie. A możesz powiedzieć coś, czego ja nie powiedziałem wcześniej? Że jest zainteresowana dowodem winy Tobiusa. Już jest martwy, więc jakby to nie ma większego znaczenia. Vira, Savikas... Wiesz, dużo powiedziałem. Powiedziałem na przykład to, że towarzysz nie był... To wiedzieliśmy. ...wcale anielskim zesłaniem. Widzisz, że Raya taką, która podnosi głowę i tak... Nie wszyscy. Prawda. No i podejrzewam, że... W sumie to nie wiem. Że musimy tam jechać w takim razie. Się dowiedzieć czegoś więcej. Najlepiej teraz. Nie. Najlepiej to jak odpoczniemy. Czemu nie? Pierw musimy iść do Zorza. A właśnie. Jak tu weszliście? Jak najszybciej. Sprytnie. A tam na górze coś jeszcze jest? Tak. A, chyba mieliśmy kogoś uratować. Zwierzę. Uratować? Kogoś ładnego? Tak. Jest tam naga kobieta. Jeszcze ta... O, i mężczyzna, ta chyba. Też nagi. Co? Więc właśnie, właśnie teraz się tutaj zastanawiam, czy te osoby na wieży, czy to mogły być, bo jakby widziałem je przez oczy Hatera, czy to mógł być te dwie osoby? Mieliśmy zapisane, kto to był. Bo... Jedna to była ta... Tak, bo mi się wydaje, że na wieży była ta, co, była te, co zrobiła te kanały i mam wrażenie, że jak byliśmy tu na dole w kanałach, to też powiedziałeś nam, że jest to ona. Nie. Na dole jest... A, z tego rodu, dobra, nieważne. Patriarcha, no. Wiecie co? Pozwolę mi ratować, jakby z rodu Vantampur. Została tylko jedna osoba. Jak to po co ratować? Chodzi... Jaka jedna osoba? No, syn. Który? Amrik. Amrik. Zostawiliście przy życiu Amrika? Miejmy nadzieję, że tu nie wpadnie zaraz. Nie spotkaliśmy kota. Jak nie spotkaliśmy kota? To jakby się zastanowić, to właśnie zrobiliście zamach stanu. Mm-hmm. Jakby się nie zastanowić, bo ty pomogłeś nam. Udział, prawda? My? Fisk, to wszystko ja? Twoja zasługa. Ja? Widzieliście, jak chciałem. No, naprawdę. Tak niesamowite, tak, jak to zrobiłeś. A Vantampur, jak ty jej podrżnąłeś pięknie gardło, naprawdę. Niesamowicie, Fisk. Naprawdę. No. A my jesteśmy tylko biednymi świadkami tego wydarzenia. Tak, no i to ty jesteś upabrany w te krwi, a my nie. I jakby rzucam traumaturgią i czyszczę nas wszystkich poza nim. Prestidigitation. Tak, nagle Fedric. Nie mam tam materiału, ale Prestidigitation, nas wszystkich czyszczę. On.
Chamstwo. Chamstwo, po prostu, wiesz co? Myślałem, że mamy tą więź. A ty co? Tak po prostu, tak? Taki tak? Jestem. To właśnie to? Mhm. Dobra, chodźmy po tych pozamykanych tam wszędzie ludzi i... O Jezus! Wiesz co ci powiem? Ja rozumiem się. To zawsze, no. Chyba muszę sobie przypomnieć taki jeden czar. Skończyłeś? Ja? Jeszcze nie zdążyłeś zacząć. Znowu się mu ten knebel i chodźmy. Naprawdę, nie ratujmy ich. Wydostajmy się jak najkrótszą drogą. Jak nie ratujmy ich? To są ludzie w potrzebie, którzy są pozamykani tutaj od... Selon jedna wie od kiedy. Jak można zostaną, ich zostawić? Zostaną uwolnieni. Kiedy? Bierzesz jakąś... Tak, Fenris ma rację. Ja biorę pchajs i biorę... Oni już... I wychodzę. I nie są potrzebni Amerikowi do niczego. Ale nie są wolni. Zostaną uwolnieni. To Reje też byście zostawili w tych podziemiach wtedy? Jakby nie powiemy Zodzowi, że są tu jeszcze ludzie, którzy byli przetrzymywani. No świetnie, a u góry tak został jeden prawdziwy. Wolny. Idziemy? Nie chcę ich tam zostawiać. O! Ci ludzie potrzebują naszej Czyli to pomocy. Na nią spadnie wszystko. Dobra, zostawmy ją tutaj, będzie na nią zamach stanu, ja się zwijam z wami. Nie no, Fisk, już ustaliliśmy, że ty jesteś bohaterem, który tutaj... Ile ty masz lat? Co to ma to rzeczy? Nie wiem, po prostu chciałem coś powiedzieć. Tracimy czas. Chodźmy, panie. Milczenie jest złotem, wiesz? Fisk. Tak? A mowa jest platyną, i co teraz? No, nie tak brzmiało to. Powiedzenia są wymyślone przez jakichś starych ludzi, którzy po prostu powiedzieli to, żeby... bo pasowało im to do sytuacji, okej? Okay? Tak? Właśnie zrobiłem no. To właśnie, wiecie, co jest takie dalej. Powiedzenie? Właśnie ja pomagam, jakby są Lirię pakować to złoto. To smutne, że głupcy są tak bardzo pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości. O, tak mi się przypomniało. Niezwiązane w ogóle z sytuacją. Czy ty próbujesz się właśnie oczyścić z zarzutów, że uwierzyłaś jakiejś demonicznej postaci starczy? Nie, próbuję powiedzieć, że jesteś głupi, tylko jesteś I za I przy okazji głupi, powiedzieć, że jesteś... Dobra. Tak tylko rzuciłem słowa na wiatr. I na tym skończymy sobie sesję, dziękuję. Nice. Olo, już nie mógł wytrzymać z nami. Nie, no, że jest północ. Dziwię się, że stosem nie padło. Dzisiaj wyjątkowo, jakoś się nie wiem, ja się tak dobrze trzymam. Już Olo sobie daje radę, a Zuzo. Bo ja w weekend spałam po 9-10 godzin. Nie dobrze, że czuję. Spałaś, no nie, żartuję sobie. Nie, no dobry chyba moment też, nie? Dobry moment. Możemy się zastanowić, co dalej teraz będziecie ustalać właśnie. Na razie się przekrzykuję. O, dobra sesja była. Naprawdę. Były zwroty. Ale miałem. Zwroty i chujowe diabły. Oj, ten diabeł nie jest taki chujowy. No nie, tylko wjechaliście w niego. No. Z buta. No. O, on to no, dostał. On dostał dwa Divine Smite'y przede wszystkim. No, dostał 40 obrażeń praktycznie od światłości. Prawda. To jest razy do... On jest ten? Wrażliwy? Na światłość, nie. Czy nie? A, myślę. Na światłość tak, ale za to na mróz. Tak, nie. Tak. Byłbym tak, mega tak, zdziwiony, że... Ja mogłam wybrać... Ja Radiant, Necrotic i Cold. No Radiant, to są od światłości. I wszystkie ale oprócz... Wszystkie, bo ja myślałam, wszystkie oprócz Cold były git. No. Ja w ogóle ja tak mówię, dobra. No. Radioaktywne. Tak sobie wyobraziłam w mojej głowie. Ale wszystko, że ja wiedziałam, że ten diabeł jest. Choroba po problemie. Ale on był taki czerwony w sumie, to... Ogólnie jest tak, że...